To shine. To shine. I'm with my fucking team. I said I'm tripping on my lean and I'm with my fucking team. Tripping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm tripping on my lean and I'm with my fucking team. Tripping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm tripping on my lean and I'm with my fucking team. Tripping on my lean and I'm with my fucking team. I said. Po co to robisz? Dla sławy? Pieniędzy? Oklasków? Chcesz udowodnić hejterom, że są w błędzie? Zaspokoić swoją próżność? Spełnić swoje ambicje? Zastanów się, jaki jest twój cel. Co sprawia, że rano wstajesz? Że idziesz naprzód? Ambicja. Muszę osiągnąć swój cel. Centymetr po centymetrze, krok po kroku, trening po treningu, cios po ciosie, powtórzenie po powtórzeniu, akcja po akcji, dzień po dniu. Musi mi się udać. Nie będzie łatwo, ale nie chcę, żeby było łatwo. Chcę wygrać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby mi się udało. Tylko to się liczy. Przelałem litry potu, krwi i łez. Jestem coraz bliżej. Osiągnę swój cel. Spełnię swoje ambicje. Udowodnię wam i sobie, że mogę. Mogę wszystko. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski, pierwszy odcinek cyklicznego programu Rundki. Gala High League lub też High League 1, 28 sierpnia, Ergo Arena, Gdańsk, Sopot, widowisko, którego nie możecie przegapić. To jest ten czas, kochani, my za chwilkę tutaj zaczniemy, będzie się działo. Panowie zapytani o to, czy będą dymy, żaden z nich nie chciał się przyznać, ale wydaje mi się, że ładunek emocjonalny jest tutaj naprawdę bardzo duży, więc wykorzystajcie ten czas, właśnie o to chwilę, ogarnijcie bilety na galę High League, bądźcie z nami osobiście w Ergo Arenie, albo oczywiście skorzystajcie z opcji kupienia dostępu pay-per-view. Możecie wybrać swojego ulubionego zawodnika i skorzystać z reflinka, a tymczasem bez zbędnego przedłużania witam moich dzisiejszych gości. Oczywiście ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski, a moimi gośćmi są Maciej Rataj no przynajmniej ma jednego fana, oraz Adrian Medusa Salamon. Siemanko, Team Medusa na czacie. Panowie, bardzo się cieszę, że właśnie w tym zestawieniu rozpoczynamy pierwsze rundki. Dlaczego? Myślę, że to jest bardzo ciekawe zestawienie. Myślę, to jest taki nieoficjalny męski main event tej gali. I mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z presji, jaka na was ciąży, nie tylko dzisiaj, ale i na gali 28, żeby pokazać się możliwie z jak najlepszej strony i dać wielkie, wielkie show. Czyli nie kończyć w pierwszej rundzie. No, za chwilę przejdziemy do tych rundek, a skoro już mowa o rundach, pierwsza runda w dzisiejszym programie to będą pytania ode mnie, no bardziej taka rozmowa, porozmawiamy sobie, myślę, że mamy o czym. Druga runda to będą pytania, które zawodnicy zadadzą sobie nawzajem, czyli Medusa będzie zadawał pytania i maglował Rataja, Rataj będzie próbował się odpłacać Meduzie i trzecia runda to są pytania od was. Dzwońcie do nas, pojawi się w stosownym momencie oczywiście numer telefonu, pod który możecie dzwonić. Nie możemy się doczekać, spodziewamy się naprawdę dzisiaj bardzo fajnego widowiska, no ale oczywiście czekamy na to główne widowisko 28 w klatce w Ergo. O, będzie widowisko. Dobrze. Ale... Ty, a te pytania ty wymyślasz, czy ci ktoś podrzuca z kartki? Bo ostatnio na konferencji się czułem bardziej jak był na roście jakimś, a nie na konferencji. Wiesz co, bardzo dobrze, że zaczynasz. Pytania są tworzone systemem, troszkę to jest mojego własnego researchu, troszkę to jest pytań od ludzi. Sam się możesz domyślać, które pytania są ode mnie, a które są od ludzi. Nie zupełnie... Musi się taryfa ulgowa powoli zaczyna kończyć, wiesz. Tak, taryfa ulgowa mi się kończy? Mi się wyczerpujesz, wiesz. No stary, naprawdę chcesz zaczynać od tego? Się stęskniłem za tobą, ale no nie przesadzajmy. Skasowałem Kasjusza, skasowałem Kolara, teraz twoja kolej, błagam, Rataj. Jakby daj sobie, doczekaj chociaż do 28 do końca. Trzeba się starać, ale jak już poruszyłeś ten temat, to też my byliśmy prekursorem innego programu takiego. Tylko tak. Inny gość tam był. Jak równie barwny. Ale też jak tutaj też mi jest miło, że możemy również otworzyć. Bardzo mi miło, cieszę się. No i oczywiście witam też ciebie, bardzo miło mi was powitać, ale no myślę, że czas na uściski, na klepanie po plecach przyjdzie. Po wszystkim przyszedł czas na to, żeby rozpocząć pierwszą rundę, czyli pytania do naszych tutaj wojowników Medusa kontra Rataj. Runda pierwsza. Nie wiem, od którego zacząć. Myślę, że zacznę od ciebie, Adrianie. Jest o tobie bardzo głośno. Wszyscy doskonale wiedzą, czego można się po tobie spodziewać, jeśli chodzi o twój kanał na YouTubie, ale jeśli chodzi o konferencję, spodziewali się większego ognia. Czy chciałbyś w jakiś sposób się do tego odnieść? Czy na konferencji byłeś sobą, czy może... Nie, byłem sobą. Właśnie jestem w szoku, bo zazwyczaj dostawałem wiadomości dotychczas bynajmniej, że było zajebiście, że mega fajnie wypadłem i tak dalej, no ale co, no byłem sobą, nie? Nikogo nie grałem, wjeżdżałem tam swoimi jakby odczuciami, no i jak wyszło, tak wyszło, nie? Pamiętaj, można pajacować i tak dalej, ale ważne, żeby zostać sobą. Okej. Czy to jest tak powiedziane ogólnie, czy uważasz, że twój oponent nieco pajacuje nie tylko na konferencji, ale ogólnie w swojej bytności w internecie? No kurczę, co ja ci mogę powiedzieć? Bądź szczery. Ja powiem tak, ja nie prowadzę takiego komentarzy kontentu, nigdy jakoś tam nie oceniałem innych, no ale jego TikToki mówią za siebie, kurwa no. No ale ty mówisz jako osoba, która jest znana z śmiesznych telefonów i podkładania głosu. No. Ty też masz taki pajacerski content, ja ci powiem tak, ja mogę na swoją obronę powiedzieć tutaj to, że na podstawie tych telefonów będzie stworzony film do kina. Będzie na Netflixie. Do kina na razie, zobaczymy, co będzie dalej. Będzie nagrana komedia na podstawie Janiny Bąk. Jestem dumny z tego tak naprawdę i nie uważam, żeby to był cringe. Zależy kto jakie ma poczucie humoru. Ja bynajmniej coś dawałem od siebie, a nie zmuszałem ludzi, żeby tylko wchodzili na mojego Instagrama, który jest prywatny, nie? O, no tutaj myślę, że już poleciały pierwsze strzały. No tak, no jeśli chodzi o poczucie humoru, jeden lubi jak mu stopy śmierdzą, drugi jak mu cyganie grają. To jest kwestia bardzo dowolna. Kurwa, dobre porównanie. Zaczynam. Ale przejdźmy. Maćku, no tutaj poszedł strzał w kierunku twojego TikToka. Poza tym, jak mogę ci przerwać jeszcze. Proszę bardzo. Bo uważam, że jest to ważna kwestia, trzeba obalić jeden taki mit. Bardzo dużo osób zarzuca mi, że moje telefony oglądają same dzieci. Jest to nieprawda. Oczywiście ja nic nie mam do tego, że nawet jakby tak było, bo ja bardzo szanuję swoją widownię, nieważne, niezależnie od wieku, bo uważam, że tak naprawdę ci najmłodsi widzowie są najbardziej wierni, najbardziej jakby zaangażowani w naszą twórczość. Najłatwiej nimi manipulować. No ja nigdy nie manipulowałem, w przeciwieństwie do ciebie, ale możemy o tym pogadać, jeżeli chcesz. Pogadamy, ja nie mam problemu. Ja mam parę pytań przygotowanych. Ja również, doskonale. To spokojnie. I bardzo często gdzieś na trasie spotykam się, głównie myślę, że mogę otwarcie powiedzieć, że bardzo dużo osób, które prowadzą tiry, to jest taki mój chyba główne grono odbiorców, jeżeli chodzi o telefony. To bardzo ciekawe. Na pewno. No, wiesz, patrząc ile dzieci jest, a ile jest kierowców tirów, to wprost proporcjonalnie wydaje mi się to niemożliwe. Ja ci mogę podesłać statystyki z YouTube'a. Będziesz... Co, tam jest statystyka kierowcy tirów, grupa kierowców tirów nie, i tam chodzi o grupę wiekową. Grupa wiekowa. No ale to okay. Jak? No to jak będziesz kiedyś tirów, jakieś, masz różne jak kiedyś, ale kiedyś to jakaś dyskryminacja, jak kiedyś coś w internecie, ale może być 19-latek kierowcą tira normalnie. Jak kiedyś osiągniesz coś mocniejszego w internecie, to zrozumiesz, co to znaczy statystyki, będziesz umiał się tym operować. Jeszcze nie czas widocznie na ciebie. No, drodzy państwo, dopiero się zaczęło, a już widzimy, że będzie bardzo sympatyczny wieczór. Ja się bardzo cieszę. No i chciałem zapytać o tego twojego TikToka, bo to jest temat, do którego ludzie wracają. Czy content... Tylko Medusa o tym gada. Wiesz co, no... To jest tak, że nawet jeżeli Medusa poruszył ten temat, ja staram się być jak najbardziej obiektywny i troszkę muszę dowalić jednemu, troszkę muszę dowalić drugiemu. Prawda jest taka, że nawet jeśli Medusa rzeczywiście rozpoczął ten temat, no to będziesz mógł to wyjaśnić w Oktagonie 28, ale ludzie to no. To jest konflikt o TikToka, tak o TikToka. Nie, ja cię nie znam, ja powiem ci, że mi koło chuja latasz, tak szczerze, i powiem ci tak, 28 sierpnia ja zapomniałem o twoim istnieniu, nie? To nie jest coś takiego, że ja... Gdzieś tam, kurczę, się do ciebie przyczepiłem. Szczerze, latasz mi koło chuja, dosłownie. Irytują mnie twoje treści. Dosłownie? Lata ci koło... Będzie latał. Oby nie będzie latał. Kurwa, bez takich seksów. 28 sierpnia będzie latał. No i tylko chodzi mi, że irytuje mnie jego content. No co ja mogę tutaj nawiązać? Szczerze, kurde, nie mam do czego, no bo... Wyjebane mam w niego. No dobrze, no to pogadajmy właśnie o tym kontencie, bo rzeczywiście to jest coś, co podchwycili też, no ciężko stwierdzić, czy to byli widzowie Meduzy, czy po prostu jakby internauci, ale rzeczywiście no... To jest coś, co ludzie zauważyli, że TikTok bardzo często... jest taką dość aplikacją dziwną, że jeden rzuca się na filmiki, on ma 100 wyświetleń, rzuca się inne filmiki, ma na przykład 1 000 000. Więc tak jakby tak ogólnie trafiasz do różnych ludzi, że chcesz mieć jakieś bardziej doprecyzowane treści i wtedy robisz odłącznik do Instagrama i wtedy ludzie wbijają i masz jakieś tam swoje grono, których to interesuje. A nie, że wszyscy piszą, nikt nie pytał. To jest taki bardzo popularny komentarz i każdy pisze, nikt nie pytał. Chcesz im coś powiedzieć, każdy ci... I to ma 10 000 polubień, nikt nie pytał. Więc dlatego są różnego rodzaju odnośniki. Okej, a czy... Plus też oczywiście nie chcę mieć w swojej społeczności ludzi, którzy na przykład będą pisali Team Medusa albo... Ale ty nie masz społeczności ludzi. Ty masz ludzi, których zmuszasz do zaobserwowania siebie poprzez prywatny profil. Ale ja nikogo nie zmuszam. To są same clickbaity, stary, kurde. Nie wiem, czy widziałeś tego TikToka. Siemano, będę na High League, będzie tam Lexi, będzie tam Natsu i słyszałem, że mają być dymy pomiędzy nimi, ale to już na moim Instagramie i patrzę prywatny profil. No bo jakbym wrzucił coś bardziej kontrowersyjnego, to TikTok by mi to zablokował. To jest takie plucie w mordę ludziom, nie? Ale ja już mam 9 banów na TikToku, nie można tam po prostu wrzucać wszystkiego. No i tak wrzuciłeś, że nic nie kminisz YouTube'a, ale nie kminisz na TikToku. A poza tym też możesz sobie wejść na swojego TikToka, gdzie masz podpis, zostawiajcie lajki i followy, bo inaczej stąd spadam. Na TikToku masz taki opis na innym TikToku. No bo ja sobie bekę kręcę na TikToku. No dobra, dla no to ja też sobie bekę kręcę. Ja tego nie prowadzę regularnie. Dobra, no ale masz takie coś, czy nie masz? No mam. No masz, ale no co dobra, to ma do rzeczy? No to zostawcie lajka, no bo nie prowadzę TikToka. No to było zrobione tak, bo nie wiedziałem, jaki opis dać. I tego TikToka no traktuję no sobie sam bardziej... sobie w taki sam... Grasz tymi samymi jak no nie, rzeczami. Bo ja nie przerzucam ludzi sobie na Instagrama i nie mam Instagrama prywatnego. Nigdy nie miałem. Więc buduję sobie społeczność w ten sposób, że nikogo jakby nie... Przerzucasz. Nawet nie chodzi o to, nie zmuszam do kliknięcia tego obserwu, żeby widzieli moje posty. W sumie mam wyjebane w to, ale no żenujące. No dobrze, to w takim razie wracając do twojego kontentu. Czy to jest kontent, z którego ty osobiście jako twórca... Co ty próbujesz nim przekazać? No bo wiemy, że Medusa chce przekazać swoimi filmikami, po prostu jakby dawać ludziom śmiech, bawić ludzi. Jaki jest przekaz twojego kontentu? TikTok to jest zabawa ogólnie. No nie mam jakiegoś takiego jednego, no po prostu tam kurwa tak rozbawiasz, że... Okej. No i co? No i się śmieje. No ale to nie jest taki śmiech przez content, tylko przez twoją osobę, wiesz. No to lepiej jak się śmieją z tobą niż z ciebie, no może no, tak. Mhm. Czy sugerujesz, że z Maćkiem, ludzie śmieją się z Maćka, a nie z nim? No tak. Okej. No to może przejdźmy do tematu społeczności, bo to jest myślę coś ważnego. No, twoja społeczność jest wielce udokumentowana. Widzieliśmy nawet dzisiaj tutaj w poczekalni do tego live'a. Team Medusa było hashtagiem dominującym, to powiedzieć naprawdę za mało. Czy czujesz, że twoi fani, że twoi widzowie pomogą ci, dadzą ci tę ekstra siłę, której będziesz potrzebował, żeby uwalić? Ja mogę dać taką ciekawostkę. Proszę. W swojej poprzedniej walce mój przeciwnik założył mi gilotynę. Nie dusiła mnie w ogóle całkowicie ta gilotyna, aczkolwiek jak słyszałem Medusa na sali, to poczułem takie kurwa +500, nie? Mówię, odpalam ulta. I naprawdę to działa. Nie wierzyłem, że doping, że takie wsparcie działa, ale poczułem to na własnej skórze i mega wam dziękuję, widzowie. Pozdrawiam was najmocniej i postaram się wam to fajnie jakby wynagrodzić we wrześniu projektem Medusa House. No właśnie, to jest coś, co warto, kochani, pamiętać, że 28 sierpnia będziecie mogli być częścią tego wydarzenia, dlatego kupujcie bilet, pojawiajcie się tam osobiście, a jeżeli nie jest wam to dane, to oczywiście ogarniajcie pay-per-view. No właśnie. Tutaj Medusa mówi o swoim projekcie Medusa House. Ty także byłeś ostatnio częścią takiego projektu właśnie bardziej tiktokowego. Czy, bo to jest też coś, co ludzie zarzucają, no, przepraszam, że głównie z zarzutami, ale ludzie zarzucają właśnie, że trzymasz się ludzi, którzy są znani, którzy mają zasięgi i próbujesz jakby od nich tutaj troszkę zestać tych zasięgów i jakby na tym budujesz siebie. Jak to wygląda z twojej perspektywy? To pragnę zauważyć, że na Elicie ty też byłeś. Na czym? Odwiedziłeś Elitę. Nie. Na tym projekcie tiktokowym, o którym mówisz. A, tak, na Elicie byłem. Jakimś innym projekcie. Tak, nie, nie, byłem na Elicie, byłem gościem, rzeczywiście. No. No byłeś, ale ja teraz, no przepraszam, Maciek. Ale pragnę to zauważyć. Tak, no dobrze, ja rozumiem, ja przyjmuję, ale ja w tym momencie, wiesz, to nie jest pytanie z tezą, to jest pytanie, na które ty masz odpowiedzieć. To nie jest pytanie, gdzie ja mówię, tak, bo to jest złe. Nie? Nie wiem, chodzi o to, że po prostu mam takich znajomych, którzy są w jakiś sposób rozpoznawalni, ale to nie zmienia faktu, że patrzę na to, dobra, kurwa, będę się z tym zadawał, bo ma 1 000 000 follow, a z tym nie, bo ma, nie wiem, 10 000. To jest w ogóle takie, wiesz co, wyssane trochę pytanie z... Okej, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście przed takim twoim wejściem do świata freakowego MMA, no miałeś kilkanaście tysięcy na Instagramie, a teraz już masz ponad 130, dobrze mówię? 140. 140, no, czyli jakby ten wzrost jest bardzo widoczny. Czy uważasz, że jest to ze względu na twoją ciężką pracę, czy jednak pomogli ci? Nie no, dziewczyna mi pomogła rozbudować tego Instagrama, no i po prostu to w jakiś sposób działamy teraz. Kiedyś w ogóle nie zwracałem na to uwagi, nie wiedziałem jak to się robi, no ale jak wchodząc już do świata freaków, no to samoczynnie zwiększają się te zasięgi i liczba obserwujących. No widzicie, tutaj możecie skorzystać z lekcji, jak się wybić. To zapraszam do Maluby, mojej dziewczyny. No, zapraszam oczywiście do Maluby. Medusa, no to wróćmy do tematów bardziej bliskich Oktagonowi. Bardzo ciężko trenujesz z Grzegorzem Szulakowskim, to nie jest pierwszy raz pod okiem Szuliego. Czy to już jest taka, powiedziałbym, i praca, i przyjaźń na całe życie? Czy w ogóle zastanawiałeś się, z kim masz trenować do tej walki? Nie, ja ogólnie powiem tak, że jeżeli chodzi o Szuliego, Grzesia bardzo pozdrawiam, wiem, że ogląda, nie mógł dzisiaj przyjechać, bo prowadził trening dzieciaczkom. No to jest już mój przyjaciel, myślę, że trener jest na sali, ale poza salą jest to przyjaciel, gdzieś tam poza treningami też się widujemy, wpada do nas. Namówiliśmy go wczoraj na CS-a, sobie graliśmy, żeby troszkę luzu takiego złapać pomiędzy treningami. Na pewno jest to przyjaźń, mogę to śmiało powiedzieć, bo... Cały czas jest z nim kontakt, mam nie tylko podczas, kiedy mam walkę, czy kiedy tam potrzebuję coś, tylko normalnie, na bieżąco, między walkami, to jest moja druga walka, ale przez ten okres pierwszej walki, a drugiej cały czas mamy kontakt i jest super. No właśnie, przyjaźń, ale przyjaciel cię zdecydowanie nie oszczędza. Widzimy filmiki, relacje, gdzie naprawdę no, katorżnicze są to treningi. I jak to wygląda? Czy momentami, mimo tego, że to twój przyjaciel, masz tak, Jezu, Szuli, zejdź już ze mnie, mam dosyć? Nie. Czy wtedy przypominasz sobie o twarzy tego oto dżentelmena, która zasługuje na opicie? Ja za przeproszeniem mam tak, że sobie myślę, Szuli, ty chuju, Szuli, nie bądź zły na mnie, ale na treningach mam takie myśli, mówię, kurwa, czemu jeszcze? A tu jest, wiesz, ciągle krzyk, czasami jak się wydrze na treningu, to aż się człowiek zlęknie, wiesz o co chodzi? Strach nie robić. Przez pierwsze 2 tygodnie był mega terror, ale teraz zaczął mnie, Szuli troszeczkę już tak mówi, Medusa i zajebiście, nie? Już jesteś gotowy. Możesz wjeżdżać, go kurwa kasować, tak mi mówi, ale przygotowujemy się dalej, bo mamy jeszcze tam dalsze plany. A skoro mowa zarówno o trudnej przyjaźni, jak i, użyłeś słowa kasować, Kasjusz. Ostatnio widzieliśmy, czyżby przyjaźń ponownie wróciła na salony. Czy to bardziej rzeczywiście jakieś ocieplenie stosunków, czy też po prostu szukasz rady od bardziej doświadczonego kolegi? Zasięgów. Czy zasięgów? No, to... Nie, nie. No wiesz co, my wcześniej się kumplowaliśmy, poznaliśmy się zanim był Don Kasjo. Gdzieś tam się trzymaliśmy razem, później różne rzeczy nas mocno poróżniły, ale później po walce się pogodziliśmy. Jak mieszkał w Warszawie, no to dużo osób też wie, że razem imprezowaliśmy, streamowaliśmy, więc troszeczkę ten kontakt się urwał w momencie, kiedy wyjechał do Trójmiasta i po prostu nie mieszka w Warszawie, ale jak jest w Warszawie i ma czas, to zdarzy nam się spotkać. No dobrze, no to muszę zadać to pytanie, mimo że wiem, że ono jest niewygodne. Wiele osób myśli, że cały ten konflikt był tylko i wyłącznie napompowany, żeby zrobić walkę, no i jednocześnie tobie dać troszkę tych zasięgów. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Wiele osób tak myśli, ale ten konflikt był prawdziwy, nie był udawany. Tyle. Okej, w porządku. No to skoro mowa jeszcze o tych... Zresztą nawet był też taki moment, że naprawdę się jeszcze raz tak mocno pokłóciliśmy, że doszło do rękoczynów i to też było na streamie, więc tak jakby wydaje mi się, że on ma na tyle mocny ten charakter, że jakbym jakoś bardziej musiał... Jakbym częściej z nim przebywał, to dalej byłby kolejny jakiś konflikt po prostu, a tak jak widzimy się raz na, nie wiem, miesiąc, dwa czy tam trzy, no to jest spoko, ale tak jakbyśmy mieli częściej, no to wydaje mi się, że na tyle gdzieś tam te charaktery nasze nie są dopasowane, że prawdopodobnie byśmy się pokłócili kolejny raz. Dwóch samców alfa, dobrze. No a powiedz mi, Medusa, ostatnio też myślę, że internety bardzo były zaskoczone, kiedy zobaczyły ciebie na jednej macie z Marcinem Malczyńskim, a tak, przecież było między wami nie tak. No to powiedz coś więcej, opowiadaj. No co, no tam troszeczkę, myślę, że bardziej Marcin mógłby tu powiedzieć. Ja też nie chcę tak, wiesz, wyciągać rzeczy, które tam się dzieją w środku, na macie, między mną, Marcinem i Szulim. Był zgrzyt rzeczywiście, chciałem z nim walczyć, teraz razem trenujemy. Po prostu jakieś tam, wiadomo jak to faceci, nie? Mhm. Teraz razem trenujemy, dajemy sobie w kość i tak naprawdę jest okej. Okej. To w takim razie chciałbym wrócić jeszcze na chwileczkę do tego, co było mówione na konferencji, bo to jest coś, co zostało bardzo szeroko, bardzo szerokim echem poniosło się w internecie. Temat walki, potencjalnej, rzekomej walki dziewczyn, czyli Maluba i tutaj Ola, ty ten temat bardzo szybko zbiłeś, Maciek troszkę drążył ten temat. No i pytanie, bo to jest pytanie, które pojawiało się bardzo często, dosyć takie ciekawe, czy rozważalibyście na przykład walkę 2 na 2, ty i Maluba kontra Medusa i Ola, czy moja coś takiego? Nie, no mówił, że nie chce. Moja dziewczyna ma takiego faceta, że ona się bić nie musi. Wiesz, o co chodzi? Maciek? A moja chce i chce się rozwijać. I tyle. A jego nie może po prostu, nawet jakby chciała. Moja dziewczyna ma po prostu inny kierunek rozwoju. Okay. I myślę, że bardziej taki kobiecy. Aczkolwiek kobiety, które gdzieś trenują MMA, i jest to ich pasja od lat, no to ja jak najbardziej szanuję, no ale takie, które idą po fame, to tak... No, to nie jest tego nie lubię za bardzo walk kobiet, chociaż... Co ja ci mogę powiedzieć? No ja swojej dziewczyny bym nie puścił. Tak samo można by powiedzieć, że twoje wejście to jest wejście po fame. Po fame? Nie, ja tu karierę nie przyjechałem robić, ja tu przyjechałem robić tylko siano, szczerze ci powiem. Jaki ja mam fame walcząc z tobą, szczerze? No, ja mówię o wcześniejszym wejściu twoim. Mówisz, że wejście... No, to jest Medusa też był o wiele bardziej znany. Tak, mój przeciwnik ma na dzień dzisiejszy, nie wiem, z 50 tysięcy followów. Pozdrawiam, jakiego fame'u ja szukam. Ale co to ma w ogóle do tego, że ktoś chciałby zawalczyć? Nie, nic, ja nic nie mam, po prostu ty... Bo jakby... zasugerowałeś, że Maluba chce wejść po to, żeby po prostu zgarnąć tego fame. Nie, a ty zasugerowałeś, że moja dziewczyna nie chce się rozwijać i nie może. To prawda. W sensie jakby obaj bardzo podskórnie... Także wiesz, chuja wiesz jak jest i ja też na to nie pozwolę, żebyś takie rzeczy gadał, bo moja dziewczyna uważam, że rozwija się w bardzo szybkim tempie, ciągle gdzieś tam studiuje przede wszystkim, robi jakieś kursy. Moja skończyła studia. No, moja jeszcze studiuje, bo ma 22 lata dopiero. No i zobaczysz, jeszcze kurczę powiesz, wow, mają kurwa rozmach, no ale nie mogę za bardzo mówić. W filmach gra, idzie w kierunku aktorstwa też, fajne, super szanse ma, także tutaj myślę, że... Bo to widzę, że ten temat cię bardzo drażni, nawet jak tam... No jak przekroczysz granicę, to może się to nie zakończyć na walce. No. Okej. Moich bliskich, kurwa, uwierz mi, pytustoły latały, jedno złe słowo. Ja nie jestem, wiesz, jak tam kurde w swej sobie cisną po rodzinie, po kurde bliskich, dziewczynach. Tutaj na to nie pozwalam. No i groźba czy ostrzeżenie? Nie, bardziej mi chodziło o to, jak oglądałeś wywiad z dziennikarką. Wkurwa mnie to, no, bo sobie wymyśliła jakieś głupoty. Wiesz, jaka ona jest i że to wszystko było takie... Ja wiem, ale wiesz, właśnie to jest to moje doświadczenie w internecie. 6 lat, nie mówię, że jestem jakimś kotem, ale wiem, że... tytuł zobaczy, załóżmy, 200 tysięcy osób, a film zobaczy 10 tysięcy osób, a tytuł Meduza podrywa Malubę, no mnie wkurwia osobiście, nie? Był tytuł? Był, dlatego zadzwoniłem, mają to zmieniać i wiesz, no lipa. Powiem szczerze, lipa. No to myślę, że lepszej platformy nie będzie. Wiem, że to jest jedna z takich rzeczy, z której no pewnie nie chcesz i nie lubisz się tłumaczyć, ale myślę, że to jest dobre, najlepsze miejsce, żeby powiedzieć w takim razie. Nie, jasne, ja nie mam nic przeciwko, żeby o tym gadać, nie? Ale trochę mnie irytuje takie, jakby na siłę. Szczerze, zawsze mój pewien znajomy, mogę chyba powiedzieć, i samu, mówił, że dziennikarze są takie hieny. Ja oczywiście nie rzucam tego do wszystkich, myślę, że on też, ale w jakimś stopniu kurwa tak jest, że byleby wyświetleń nałapać kosztem nieważne jakim i mi się to nie spodobało. Bo ja akurat szanuję bardzo jakby swoje relacje z dziewczyną, z jej rodziną i tak dalej, no i wkurwiały mnie takie tytuły, nie? Miałeś kiedyś takie sytuacje? Miałeś kiedyś sytuację, kiedy zostałeś w jakiś sposób tam pomówiony o coś takiego? Chyba nie. Nie, ja ci powiem tak, że... Ale pomówione o co, bo trochę nie ten... Są sprawy, z których można żartować, tego typu sytuacje. A są sprawy święte dla mnie, nie? I ja tych świętych nie lubię jakby wdrążać w internet. Okej, dobrze. No git. To przejdźmy w takim razie do tego, co myślę bardzo nas interesuje, starcie dwóch wielkich chłopów, dwóch dzików. Myślę, że jeden i drugi z was, waszym największym atutem na pewno jest siła, tylko u ciebie jest to siła bardziej jednak zdobyta przez przerzucanie ciężarów, u ciebie jest to bardziej siła no już, którą w jakiś sposób tam użytkowy pokazałeś właśnie w walce z Knaziem. Nie pokazałem jeszcze tej siły, przerwę ci. Ważyłem 84 kg, zbijałem 20 kg. Ja dopiero teraz kurwa pokażę tą siłę. Naprawdę. I ja mówię poważnie. Zobaczycie, kurczę, że będzie tam, będą wysokie loty. Okej, no wysoka liga, wysokie loty. Pilnuj się kurwa. Bo ja też na swoją obronę chcę powiedzieć, że też nie do końca byłem i w pierwszej walce dobrze przygotowany, bo miałem 16 kg do rzucenia i w drugiej, gdzie praktycznie na 2 tygodnie się dowiedziałem i miałem koronawirusa, więc tak naprawdę teraz chcę pokazać, na co mnie stać. A poza tym też dołóżmy do tego rok treningu, w którym zrobiłem duży progres. No i trenuję z trenerem Chmielewskim, który jest zajebistym parterowcem również. No i daję radę, więc... Będziesz się bił w parterze czy w stójce? I to, i to. Nie, na każdą płaszczyznę jestem przygotowany tak naprawdę. No i mi się to podoba. No. Okay. I zapasy spoko, lubię, jestem silny. Parter spoko, stójka spoko. No dobrze, no to zestawienie Chmielewski-Szulakowski, zestawienie trenerów. Który z nich by wygrał? Rataj. Chmielewski. Obiektywnie Chmielewski. No a ja nie odpowiem na to pytanie, bo to jest takie pytanie, przepraszam cię, Arku. Tylko czekaj, cofnąć się ale trochę, takie, tak? Czekaj, tylko usprawiedliwie, że trener Chmielewski nie jest w ogóle teraz w treningu, ale wydaje mi się, że w swoim prime by pokonał Szulakowskiego. Ja mam swoje zdanie na ten temat, aczkolwiek nie wypowiem się, ponieważ to jest takie, przepraszam cię, nic osobistego, ale w podstawówce ja sobie porównywałem, kto by wygrał, ten czy ten, ten czy ten. No wiesz, jestem przekonany, że większość osób ogląda dzisiaj tutaj to, bo chce sobie porównywać, chce zobaczyć, kto będzie tutaj możliwe, ale ja nie chcę, wiesz, swojego zdania na ten temat przedstawiać, aczkolwiek wiem, że Szult jest mega kot. Tego przegrane to jest po prostu, uważam, że w jakimś stopniu pech, ponieważ zobacz, z jakimi on nazwiskami przegrywał, nie? Gamrot, Ziółkowski, Musajew. Są naprawdę mocni zawodnicy i myślę, że jest niedoceniony w Polsce. No dobrze, to wróćmy w takim razie do tej siły. Pytanie, czy siła zdobyta na przerzucaniu żelastwa pomoże ci usadzić Meduzę? Nie, no to średnio ta siła się przekłada, no ale od 2 lat nie trenuję już w taki sposób, tylko trenuję MMA i wydaje mi się, że te umiejętności wystarczą. Okej, no bo chcę tylko przypomnieć sytuację, że jak był bokser swego czasu, no to miałeś... Kłopoty. Miałeś kłopoty, miałeś jeden ze słabszych wyników. O, tam mocna ekipa była do bicia tego boksera, no ale dobra, no. A z drugiej strony Meduza u siebie w Medusa House, jak był bokser, no to zamykał i jedną i drugą ręką. Będzie kurwa bolało, ja ci mówię, że będzie bolało. No, fizjoterapeuta szykuj, wariacie. Dobrze. Mówię ci bez kitu. Szykuj fizjoterapeutę. No wyjebane mam w to, co mówisz. Zobaczymy, no nie, bo się trzęsiesz, kurwa, jakbyś prądem dostał. Nie, Pawłowski mnie kopie cały czas. Nieprawda? Ja mam nóżki tutaj. Może nie kopie, tylko tam coś innego się patrzy. Ej, bez takich żartów. No. Nie, czuję się zajebiście przygotowany ogólnie. Mówię, długo trenuję, wcześniej już nawet zacząłem trenować niż te przygotowania. Bo to jest, tyle no. Bo to jest bardzo ciekawe, no tutaj oczywiście możecie sobie teraz tak, ja mam ogólnie wrażenie, powiem wam, bo też tam troszkę w tej psychologii siedzę i obaj jesteście bardzo tacy uchachani, obaj podchodzicie do tego na luzie, a według mnie to nie zawsze jest oznaka pewności siebie. Dużo ludzi zarzucało ci, Adrian, że podczas konferencji byłeś zesrany. Że ja byłem zesrany? Tak, że nie byłeś sobą, że robiłeś dobrą minę do złej gry. Nie wiem, czy w jakiś sposób chcesz się do tego odnieść, nie wiem ile w tym prawdy. No i pytanie też, jak ty to widziałeś, bo nie da się zaprzeczyć, że na konferencji to ty byłeś dominującą stroną. To ty jakby więcej... No, odczułem to, że ja bardziej musiałem tutaj atakować go i mnie zaskoczył, że tak dyplomatycznie mi odpowiadał na wszystko i tak... Może, że nie rozwinąłem skrzydeł przez to, ale no... Powiem tak, że ja jestem jakby... nastawiony na to tak, że idę go rozpierdolić, a nie tutaj pajacować, wiesz, krzyczeć, przekrzykiwać się. Nie boję się trash talku, mogę odpowiadać i tak dalej, ale nie wiem, czy on dominował. Kurwa, on siedział jak mysz podmiotą cichutko. Nie, no mówiłem. No ale dobra, no nie potrzebuję też sztucznych dymów, no jak nie chcesz się, wiesz, co, w jakiej przepychanki bawić, no to nie. Ja się nie boję trash talku, no. Ja mogę z tobą dyskutować i tak dalej. Dla mnie ty się kurwa sam wyjaśniasz, wiesz o tym. To jest bardzo ciekawe, bo to jest kolejna rzecz, która bardzo często jest, pojawia się w komentarzach. Ja przeczytałem taki komentarz, no przykro mi, ale przytoczę, że... pamiętaj o tej granicy cienkiej. Spoko. No, jakby cięższe, ja przekazuję teraz opinię ludzi z internetu, to nie jest moja opinia. Nie. Jak chcesz podskakiwać, możemy podskakiwać. Jakby, nie masz granicy, ty, lecimy. No, naukowska... ale to do mnie pytanie do ciebie. Tak, pytanie jest takie, bardziej jakby stwierdzenie było takie, że rozmawiając z Ratajem, jeśli rozmawiasz z nim odpowiednio długo, a później dasz mu rozmawiać, to sam się zaora. I pytanie, czy rzeczywiście tak jest, czy czujesz, że w momencie, kiedy sam wejdziesz jakby w swój słowotok, to często kończy się to dla ciebie najgorzej. No ale kiedy sam się zaorałem? Ja za każdym razem. Tak? Czyli teraz kiedy? W którym zdaniu? Za każdym razem. Za każdym zdaniu, które powiedziałem, tak? Ja walczę z tym, żeby się nie śmiać, kurwa, poważnie. I to wcale nie jest dobra wina do tej gry. Okej. A jak ty odbierasz swojego przeciwnika na konferencji? Czy rzeczywiście uważasz, że to jest kwestia strachu? Czy Medusa boi się Macieja Rataja? Strasznie, presji kurwa. Się boi. No tak jak powiedziałem na konferencji, boi się tej presji, która jest na nim. Nie. Bo wie, że nie boję się bardzo presji. Dużo może stracić. Owszem, mogę stracić, ale nie stracę. No kurwa, o czym my tu dyskutujemy? Chłopie, ja widziałem twoje ruchy, no to ja tak się napierdalałem w podstawówce. I to ci mówię poważnie. Dobra, to teraz zobaczysz ruchy z bliska. No mam nadzieję, że zobaczę. No naprawdę. No dobrze, no to w takim razie wejdźmy głębiej. Maciek mówi o presji i rzeczywiście wydaje się, że w tym meczu cała presja rzeczywiście jest na tobie. To ty wchodzisz jako niepokonany, to ty wchodzisz po zwycięstwie w naprawdę dobrym stylu, gdzie no, abstrahując od tego, czy przeciwnik był po prostu klasę niżej, czy po prostu ty tak dobrze się pokazałeś, ale też wchodzisz jako ten o wiele bardziej zasięgowy. Tak naprawdę porażka dla Maćka nie zmieni wiele, ale twoja porażka może zmienić wszystko. Jak się z tym czujesz? W moim życiu nie zmieni nic, ale nie będzie porażki. To ja ci już mówię teraz z miejsca, że nie będzie porażki, mogę to kurwa podpisać na papierze, że nie będzie porażki. Wjeżdżam pewny siebie, ja wiem, z kim ja trenuję, widzę swoich sparring partnerów, kurwa, no jak ja sobie ich porównuję, którzy gdzieś tam walczą zawodowo, nie mówię, że oczywiście tak gdzieś tam dominuje, no ale jak sobie porównuję ich do niego, no kurwa, człowieku, to jest w ogóle inna rozmowa. Mhm. Ile w tym momencie ważysz? 100 kilo. Ile w tym momencie ważysz? 100, równiutkie. Okay. No ja to jest równiutkie. Okay. Się waha, 102, 100. To właśnie... no tak, jak jakiegoś tam pączka zjem, to 102. To właśnie dosyć ciekawe, bo chciałem powiedzieć, że tak jak spodziewałem się, że... Planuję ważyć 95, jeżeli do tego dążysz. Okej, bardziej chodziło mi właśnie o to, że rzeczywiście wydawałeś się większa. No oczywiście ja też pamiętam cię za tego mało lata 84-kilogramowego, no ale na Rataja, który i jest wysoki i jest silny, no na pewno przyda ci się każda pomoc, jaka... No i każdy kilogram może tutaj być na wagę złota. Też tak uważasz? Ja bym ważył 80 kilo i bym to wygrał, Arek. Czyli to jest kwestia tego, że po prostu Rataj nie potrafi się bić, według ciebie? No, nie według mnie, no to według wszystkich. No to nie mogę się doczekać, aż pokażę, że jednak potrafię. Tego ci życzę, no co? No dobrze, no. No nie, no jest taka opinia, więc no też nie będę z nią mówił. No. O mnie również jest opinia, że stójkowo ciebie jak paralityk, dlatego teraz chcę... No i obydwoje mamy coś do udowodnienia i o to chodzi. Wjeżdżam z nokautem tam. Dobra, no ja też mam taki plan. Dosyć ciekawe. Ja nie mam takiego planu, ale wiem, że będzie knockout. Knockoutu się nie planuje. No knockout musi wyjść sam z siebie. No właśnie. Plany czy brak planów? Powiedziałeś, że pierwsza runda, że dajesz mu jedną rundę. No i pytanie, czy to jest taka właśnie gadka, żeby troszkę wyprowadzić rywala z równowagi, czy rzeczywiście myślisz, że to się skończy bardzo szybko? Nie, ja się przygotowuję na 3 rundy, ale wiem, że skończy się to w pierwszej. Rozumiem. Będziesz miał kondycję na 3 rundy? Będę miał. Bo twój ostatni przeciwnik niestety, myślę, że to głównie ten brak kondycji go... No w obydwu walkach to był brak kondycji. Wiele osób mówi, że tamtą walkę bardziej on przegrał niż ty wygrałeś. Jak się do tego odniesiesz? No wiem, no kondycyjnie, no to tak już o tym duszeniu, jak już też wspomniałeś, to duszenie jego to było bardziej przez to, że po prostu już mi się... No to nie masz psychy, no kurczę, nie masz psychy, jak odklepałeś duszę. Kondycji nie miałem wtedy po prostu. No takie coś się nie klepie. A co się zmieniło? No czy przez ten rok wyhodowałeś i psychę, i kondycję? Czy psychę zawsze miałeś? Zawsze była, tylko kondycji nie było po prostu. Ale musi być kurwa charakter, którego nie masz. Wariacie, ja odpływam na macie czasami, a nie odklepię. No. Trzeba wjeżdżać, no odpływaj dalej. Ale panowie... Zobaczymy, komu to na dobre wyjdzie. No bo chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że obaj przygasacie, kiedy jesteście twarzą w twarz, a tacy jesteście hardzi na relacjach. Kurczę, przecież wiesz, na relacjach mówiłeś o tym, mówiłeś o Shreku, jesteś zawsze taki pewny siebie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego teraz, czy po prostu, bo nie wiem, pytam teraz zupełnie szczerze, tu nie chodzi o szukanie dymów, czy nie jest tak, że po prostu... Szukasz dymów, to po pierwsze, a po drugie, nie wiesz, słuchaj, tak. Czemu ja mam teraz na siłę go wyzywać? Co mi to zmieni? Ale ja nie mówię, żebyś go wyzywał. Ja nie mówię, żebyś go wyzywał, tylko w momencie, kiedy pytam cię o to, że wyzywałeś go od Shreków i tak dalej, to jakby troszkę... No na konferencji też mówiłem o Shreku, no widzę ten jego wielki kinol. Kurwa, no człowiek poszkodowany u pedagoga. Czemu go wyzywałeś od Shreków? No tak, ale zobacz. No mordo, no gadamy o walce, no jest pewny siebie, ja jestem pewny siebie. Nie uważam, żebym w jakikolwiek sposób przygasał, nie będę też krzyczał, no bo tu nie ma jakiegoś mega personalnego konfliktu. Jedyne co zobaczyłem, że w necie gdzieś o mnie wypowiedział, później dostałem propozycję walki z nim, tyle, no nie znam go, kurwa. Ale to czekaj. Cześć, Kasjusza znałem, kurwa, i go nienawidziłem w pewnym momencie, dlatego było takie. To Medusa wypowiedział się o tobie pierwszy? Nie, no to nie? Tak było. Jeżeli chodzi o to nawiązanie do youtuberów, ja wtedy powiedziałem, że ja mogę jako youtuber się z nim pizgać, skoro... No tak, no i ja to przyjąłem i tu mamy całą genezę konfliktu taką popularną. Ja odpowiedziałem na jego wypowiedź. Nawet nie wiem, a to było w jakim wywiadzie, bo ja nawet nie wiem, o co chodzi, ale dobra, skoro tak powiedziałem, masz na to jakieś tam dowody, no to może tak było w jakichś tam... No ale podtrzymujesz opinię, że wszyscy youtuberzy to pizdy? No nie, no to zbyt kontrowersyjna opinia, nie można tak uogólniać nikogo, prawdopodobnie to było. Co, gdzie to było w ogóle? W jakimś wywiadzie? Bo ja nie wiem nawet o czym ty tam mówisz. Gdzieś to usłyszałem, nie powiem ci teraz, to było jak walczyłeś z Kasiuszem chyba. No to nie wiem, może przypływie emocji jakimś coś takiego powiedziałem. Nie można generalizować po prostu każdej osoby, każdy jest inny, każdy tam youtuber. Bo wiesz co będzie, teraz ludzie będą pisać, że wycofałeś się z tego, bo znajdzie się jakiś twardy youtuber. No jeden stoi, myślę, że... No jest twardy youtuber, no ale przyjąłem się, nie wycofuję, no wiesz co. To nie ma tak, że wiesz, coś się mówi A, się mówi B, nie? Okej, no dobrze. No to w takim razie pytanie tak naprawdę do was obu. Jak z motywacją? Obaj mieliście dłuższą przerwę i pojawiliście się w nowym miejscu, w nowym otoczeniu. Czy to jest też dla was nowa motywacja, nowa energia? No ogólnie powiem ci, że... Fajnie, no. Naprawdę, ja chciałem udowodnić właśnie po tej walce. Chciałem dużo udowodnić po tej walce, cały czas nie zaniechałem treningów. Tak naprawdę dopiero po tej drugiej walce stwierdziłem, że chcę to robić, że mi się to podoba. Bo po pierwszej nie wiedziałem, przestałem trenować ogólnie, ale po drugiej stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić i miałem taką motywację, ale nie w zasadzie, że muszę, tylko takie, że po prostu teraz naprawdę to chcę. Później się pojawiła jakaś tam opcja walki ogólnie i już zacząłem takie mocniejsze treningi, dużo mocniejsze, a później się pojawiła konkretnie ta opcja, więc jest teraz motywacja 10/10. A jak to wygląda u ciebie? Ale pytanie, możesz powtórzyć? Jak wygląda u ciebie z motywacją i czy motywacją jest też dla ciebie to, że jest to nowe miejsce, nowe otoczenie? Nie, ja ogólnie jak się podejmuję walki, to się podejmuję walki. I to już mnie motywuje, samo podpisanie, walka. Wchodzę w to na 100, nie wchodzę na 70, 80, na 100 i kurwa nie ma dyskusji. Zobacz, jak ja zmieniłem swój tryb życia całkowicie. Wynająłem mieszkanie 500 km od swojego domu, żeby się przygotować. Mimo że wiem, że mógłbym się lżej przygotować, wchodzę w to na 100, nie ma w ogóle opcji. I jak ja się czegoś podejmuję, staram się włożyć 100% siebie. 11 jednostek treningowych w tygodniu, prawda? Tak, czasami jakaś wypadnie, na przykład dzisiaj, jak tutaj musiałem przyjechać, nie? Ale staram się tak trzymać. A jak to wygląda u ciebie? Ile 7, no. Czy nie boisz się, że to się może skończyć na korzyść przeciwnika tylko dlatego, że nie, chce tego bardziej? Nie, wiesz co, nie o to chodzi, tylko ja po prostu nie mogę więcej niż 7 robić, no bo później już mi zaczynają siadać stawy czy coś, więc po prostu to jest taki maks, ile mogę robić. To nie jest chyba coś, co powinieneś mówić swojemu przeciwnikowi, nie, który ma zamiar... Stawy będą kurwa trzeszczały. Poskładać cię jak frecla. Ja mam ten hipermobilność, więc spoko, nie boję się niczego. Okej, no to w takim razie jeszcze myślę bardzo ważne pytanie. Dlaczego właśnie tutaj? Dlaczego w High League? Jestem przekonany, że obaj mieliście liczne propozycje. Jestem przekonany, wiem o tym, że mieliście liczne propozycje z różnych federacji i tych bardziej, i tych istniejących dłużej, i tych istniejących krócej. Niektórych nawet nie tylko freakowych, z tego co wiem. Więc pytanie, jak to wygląda z waszej strony i dlaczego właśnie High League? Adrian. Ogólnie co, ja powiem ci tak, muszę obalić to, co powiedziałeś, bo tak propozycji za bardzo nie miałem, jeżeli chodzi o Fame MMA. Miałem gdzieś propozycje z innych federacji, ale nie były to takie propozycje, które pozwoliłyby mi odpuścić sobie wszystko, czym się zajmuję, żeby się skupić w 100% na walkę. Tutaj dostałem fajną propozycję z fajnymi... Czyli można powiedzieć, że chodzi o kasę. Też, no. Traktujesz to bardziej, w sensie mówiłeś o tym, że traktujesz to jako jakby łatwą wypłatę. Wszyscy teraz ostatnio mówią easy money, ale rozumiem, że jakaś ambicja też jest dla ciebie tutaj ważna, bo to, co chcę zapytać tak naprawdę, czy Rataj jest przeciwnikiem do przodu w stosunku do twojego ostatniego przeciwnika, czy to jest krok do przodu, jeśli chodzi o poziom? Ja tak nie podchodzę do tego, ja nie jestem zawodowcem. Wiem, że nie lubisz porównywać. Nie, ja nie jestem zawodowcem i też jakby nie buduję sobie tutaj kariery. Dla mnie to jest przygoda. To jest przygoda za fajne sianko, bardziej traktuję to jako współpracę niż walkę. Mhm. Po prostu wjeżdżam, robimy swoje, jadę na Medusa House i ciśniemy z kontencikiem fajnym. A tak to wiesz, no wiadomo, dajesz siebie te 100%, tak jak mówiłem przed chwilą. Jeżeli chodzi o ambicje, no to uważam, że ogólnie nawet nie uważam. Mój dietetyk po mojej walce wrzucił post na Instagrama, że życzy sobie, żeby jego praca z zawodowcami wyglądała tak jak współpraca ze mną. Że jestem taki jakby, że jestem w stanie się jakby dostosować do takiego rygoru i nic tam nie narzekam. Okej. Ale na treningach za to dużo narzekam. Żeby tam Szuli, wie, nie myślał, że tutaj wszedłem kłamać. Okej. A jak to wygląda z twojej strony? No najbardziej konkretna to była propozycja. No gadaliśmy dużo o Malubie, bo też miała tutaj walczyć, no ale tam się wykruszało, 6 dziewczyn chyba się powykruszało. I nagle 6 dzwonią. Dziewczyn się powykruszało, czyli tak, no, więc jak jesteście chętni na walce w High League z moją Malubą, to możecie do mnie pisać. Na Instagramie, uwaga, bo jest na Instagramie, który jest prywatny, żeby się zgadzały i zasięgi muszą się zgadzać, żeby taka walka była. Musicie dać follow, ja tak, no. Wiadomo. I tutaj po prostu telefon z Meduzą. 5 sekund się zastanawiałem, bo miałem z tyłu głowy, że kiedyś coś powiedział. Mówię, no kurwa, no nie mogę się wycofywać. Bierzamy tam, i od razu, kurwa, się nie z tym 5 sekund. Ja mówię, a dobra, no fakt, że myślałem, że tam on te 8,6 waży i coś tam, myślę, kurwa, pierwsza myśl to tak, ja pierdolę, co on do mnie, kurwa, przecież on waży, kurwa, z 90 kg ma. Ja nie wiedziałem, że ta stówka jest, no ale dobra. Ważyć 70, ja bym wziął tą walkę, mówię poważnie. No dobra. Technika się zawsze obroni. No dobra. Co tak szponujesz tym zegarkiem? Kupisz, spociły mi się ręce. Okej, spoko. Niewygodne pytania takie zadajesz. No, niewygodne pytania, no niewygodne pytania, kochani, to się dopiero zaczną, ponieważ teraz przyjdzie czas na rundę drugą. Runda druga, czyli pytania, które wy będziecie zadawać sobie nawzajem. Jestem ciekaw, co przygotowaliście. Spontan, full spontan, bierzamy, wariaty. Ty, ja zapomniałem, że dzisiaj jest co ten program. Tak, tak. A widzisz tu kiosk, no dzwonili przed chwilą do mnie, tak, blisko mieszkam, to podjechałem, wiesz co, na hulajnodze. To dlatego się tak spóźniłeś, no. Na hulajnodze elektrycznej, no musiałem konto doładować jeszcze, wiesz co. Dobrze, kochani, w takim razie zapraszamy was bardzo serdecznie w tym momencie, czas na rundę drugą. No i który z was Maciej zacznie, bo ja już zaczynałem wcześniej. To mam takie po 3 pytania, jedno pytanie, drugie pytanie. 3, jedno pytanie, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Czyli na zmianę. To ile tych pytań, ty? Każdy po 3 pytania. No. Ja miał, kurwa, 5. Każdy po 3 pytania. Śmiało. No dobra, to sofcik taki ogólnie, bo dużo parteru trenowałeś i wiem, że tam są pasy różnego rodzaju w BJJ. I jaki ty masz pas, bo nie znam żadnych informacji. Mam dla ciebie dobrą wiadomość, biały. Czyli tak jak ja. Z którym się zaczyna, tak. Czyli tak jak ja. No, tak. Może nie ma takich przewagi parterowej. Nie ma. Możesz tak myśleć. W teorii nie ma. Tak, nie, dobra, nie robię kimon, wiesz? Nie robię kimon. Nie, jakby nie skupiam się na pasach, bardziej sobie tam gdzieś rekreacyjnie latałem. Czyli nogi tak zwane. Tak. Okej, w takim razie pytanie od ciebie, Rataja. Muszę coś wymyśleć na szybkości. Dobra, jesteś trenerem personalnym, zgadza się? No. Jak się zapatrujesz jako trener personalny na sterydy? Zajebiście. O, zajebiście, czyli jesteś za. No ogólnie nie, no jak ktoś chce jakby tą granicę przekroczyć, no to jak najbardziej. Przekroczyłeś granicę czy nie? No zdarzało mi się. Teraz? Teraz nie, no teraz sporty walki to nie można, bo to bardziej spina i bardziej przeszkadza. Niż... Znaczy mi to nie przeszkadza. Ja myślę, że to, o co Medusa tak naprawdę pyta, jest to, czy do walki z nim potrzebujesz wspomagania. Nie, 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 on może być chodzącą tablicą Mendelejewa, ja mam wyjebane nie widział to. Na ten, widziałem jak się patrzył na sesji zdjęciowej. Ja no mówię, kurwa, jakiś Ken wjechał, nie? Widziałem jak się patrzył i tam, kurwa, no to mu się pojebała koszulki, plaża, mu się pojebała plaża z klatką, wiesz o co chodzi. No. A ostatnio była gala na tym, na plaży. No. Nie wiem, czy oglądałeś. Oglądałem, no. No. Dobra, teraz co, moje? Twoje pytania. Cześć, bo kurde. Dobra, ale to już będzie bardziej trochę kontrowersyjne. Mhm. Zajebiście ogólnie się motasz w niektórych wypowiedziach. Wydaje mi się, że też lubisz jakby sobie zboostować swojego, gadając cały czas o pieniądzach. I jest nawet shot taki, w którym mówisz, czemu wybrałeś High League i pierwsze co mówisz, no to najlepsza wypłata, a potem w sumie to nie miałem żadnej propozycji, a później, ale to i tak wypłata jest najlepsza, się zajebiście motasz, to jakbyś na siłę po prostu chciał sobie to ego doboostować tym hajsem. Nie, nie jest tak, ja bardziej sobie... Patrzę w tym kierunku, że miałem propozycje od Fame'a, ale to były bardziej takie propozycje z doskoku, czyli jak wypadł popek z walki, dostałem propozycję z Kizon, ale w boksie, no w boksie jakby nie chciałem walczyć. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o wypłatę, no to nie kłamię, no mówię po prostu, dostałem fajne siano, wjeżdżam, tyle. To nie jest podbudowywanie ego. Nie dostałeś propozycję. Słucham? No tam mówisz, że tu jest najlepsze siano, a później nie dostałem żadnych propozycji. A teraz mówisz, że jednak dostałeś, ale z doskoku. No to jakby jest cały czas coś innego. No dostałem propozycję, która mnie jakby nie jarała i była taka z doskoku, kurde siema, możesz wejść za popka. Mówię, mogę, ale w boksie. No to nie mogę, no to nie jest dla mnie propozycja, to jest dla mnie takie, znaczy jest to propozycja w jakimś stopniu, ale nie taka propozycja, że mógł się rzeczywiście przygotować, żeby mógł tą walkę potraktować w 100% na serio. To takiej propozycji nie dostałem i dla mnie taka propozycja z doskoku, no to jest taki bardziej spontan. I jeżeli chodzi o tą wypłatę, to rzeczywiście mówię prawdę, no bo jest dla mnie satysfakcjonująca, ale to nie jest podbudowywanie sobie ego, no bo ja nie muszę podbudowywać sobie ego. Bynajmniej nie pieniędzmi. Uważam, że jeżeli chodzi o imponowanie, to mam czym imponować i to nie są pieniądze. Okej. Muszę tutaj zadać pytanie pomocnicze, bo od razu mi się to urodziło. Akurat na gali High League nie ma żadnych pojedynków w formule bokserskiej na tę chwilę, ale no i jeśli słyszysz freakowe pojedynki bokserskie, myślisz Don Kasjo. Pytanie, czy taka walka by cię interesowała? Czy formuła bokserska w ogóle nie jest w kręgu twoich zainteresowań? Ale co ty w ogóle? Ale do czego to jest w ogóle odnośnik? Kurwa? Ale poczekaj, ale że ja w boksie z Kasjo czy w MMA? Mhm. Jeszcze raz? Ja w boksie z Kasjo czy w MMA? Mhm. Tak. Do czego to jest odnośnik? W boksie nie. W kontekście tej walki Kizo boks. Dobra, no. Nie, to nie jest znikąd. Chcesz, żeby po prostu powiedział, że nie, po prostu chciał cię wyjebać kaminę. Nie. Jeżeli chodzi o boks, to nie, ale kiedyś była taka sytuacja, że wypadł dla Kasjusza przeciwnik, chyba Ambro sobie coś zrobił z nadgarstkiem, ja mówię, siemano, jestem przygotowany, mogę wjeżdżać, nie? I pierw napisałem do Kasjusza odnośnie tego, później zadzwoniłem do włodarzy, ale nie zatwierdzili tego. Wzięli chyba wtedy Polaka. Okej. No, w MMA ja mogę śmiało, ale w boks nie, no bo to jest tak jak ja bym powiedział, ej, pizgajmy się, ale sam parter. Okej, czyli czy w MMA podjąłbyś każdego? Każdego? Zależy, za jakie pieniądze. Jak będą płacić, ja mogę walczyć z każdym. Okej, no to kolejne pytanie od ciebie. Jak dadzą dwie bańki, to nawet mogę wyjść, kurde, z każdym, dosłownie. Okej. Od ciebie do Rataja. A z Pawłowskim już wyszedł? Z Pawłowskim? Za bardzo go lubię. Przyjechał na Medusa House, jest u mnie ziom. Myślę, że to ty sam jeździsz po tych projektach, a do mnie. No akurat Pawłowski w wrestlingu to by cię rozjebał, no. Tak myślę, nie? No wiadomo, no bo to w wrestlingu. Wysokie loty dwa. Nie, bo to Rataj. Dobrze, w każdym razie lecimy, jeśli chodzi o pytanie twoje do Maćka. Moje do Maćka? Muszę coś wymyśleć. Pamiętasz projekt Obserwowani? No. Kurde, taka trochę wyszła nieciekawa sytuacja. Jestem po prostu ciekawy. Nie wiem, czy to jest chamskie. Nie, no pytaj, pytaj. Śmiało mogę. Przygotowany byłem na to. Więc... Przygotowany. Nie, no bo jeżeli nie, ja nie muszę pytać. Nie, no pytaj. Ja mam wyjebane, dobra, ja po prostu coś pytaj. Tutaj wyciągam sobie. Co nie, fajnie to będzie kojarzę. Wyjaśnić po prostu. No, dobra, spoko. Ogólnie chciałem się zapytać, jak się czujesz z tym, że wystawiłeś swoją dziewczynę, zbierając pieniądze na to, kto spędzi z nią noc. Dla mnie to jest kurwa w ogóle przekroczenie wszelkich granic. No dobra, to tak trochę musimy się cofnąć w czasie ogólnie do tego projektu, że przede wszystkim to był projekt, który był w głównej mierze dla nas nastawiony. My jesteśmy oszukani przez Amadeusza Ferrariego w tym projekcie, bo był pod względem zasięgów. I on nam naobiecywał, że wpadnie bardzo dużo gości, nie? Czy też miałeś nie przyjechać na przykład? Miałem przyjechać, ale tam zrezygnowałem. No właśnie, no bo nieważne, no ale miało być bardzo dużo gości różnych, którzy mieli przyjeżdżać i był plan taki, że kurwa, ja mam tyle pomysłów na was, każdy codziennie będzie YouTube'a swojego rozkręcał, każdy będzie miał kanał, codziennie będziemy kręcić na YouTube'a, więc tak jakby to nie był projekt pod względem zarobkowym, tylko zasięgowym i dlatego tam się spotkaliśmy, no czekaj, no mówię ci cało o co chodzi. No dobra. No i ogólnie zakończyło się jak zakończyło, że chlaliśmy na kamerkach. I tak się to zakończyło, więc ogólnie pierwsza rzecz, no to my nie mieliśmy w żaden sposób żadnych korzyści materialnych z tego korzystać, kompletnie. Więc ogólnie to jeśli chodzi o jakieś sprzedawanie, tak wiem, ale to jeśli chodzi o jakieś sprzedawanie jakby w moich kwestiach czy coś, to jakby my z tego nie mieliśmy w ogóle pieniędzy. Więc to jest ważna kwestia, o której w ogóle trzeba zacząć, nie? A druga, że trochę byliśmy też oszukani, no ale dobra, mniejsza z tym. Kolejna rzecz, że no to była tak zwana bitwa donate'ów, czyli ogólnie zabawa po prostu i chyba no kurwa, skoro Karzeł, Carlito, który walczył na tej gali, był księdzem i udzielał nam ślubu, no to chyba nie wierzysz to, że my tam naprawdę jesteśmy teraz po ślubie, bo on nam udzielił ślubu. Nie, ale ja nie mówię, ja wyjebana mam ten ślub. Chodzi mi o to, no to była zwykła bitwa donate'ów. Że wy zbieraliście donate'y na to, kto spędzi noc z twoją dziewczyną. Na nocnym spanie kto będzie robił, na kamerce. Pisało noc z Malubą. No, kto spędzi noc to wiadomo, no, swoją dziewczyną. Trzeba... I po prostu jestem ciekawy, jak się zapatrujesz jako facet, nie? Że tak wystawiłeś swoją dziewczynę. Ja osobiście bym kurwa się spalił ze wstydu. Nie, no to była zabawa ogólnie. To była tak zwana bitwa donate'ów. Wiem, że nie, nazywaj po imię, rzeczy po imieniu. No to nie była tak zabawa. Napisane, a była bitwa donate'ów. No to wiadomo, to nie była zabawa. Dla mnie, ja ci powiem szczerze, ja się poczułem wkurwiony, bo ja sam wysłałem donate'a, a to był wał jak skurwysyn. No było, ale to było takie, masz do mnie pretensji o to, że ten to było projekt takie był... oplucie widzów w pysk. Ja jestem na to wrażliwy, bo ja swoich widzów szanuję w 6 lat. Wolę mieć tych widzów mniej, ale być w stosunku do nich fair, kurwa. I jak widzę, że jakiś małolat wysyła mi donate'y, to ja, kurwa, jak się odezwie do mnie jego rodzic, ja te donate'y zwracam. I ja jestem naprawdę fair, jeżeli chodzi o tą kwestię, bo wiem po prostu, jakie są dzieci, jakie są ludzie sprzed telewizorów, a wy z czystą premedytacją wysyłajcie donate'y, to Maluba się prześpi z tym. Kurwa mać, no dla mnie to było ale takie... Ale dalej ci wracam do tego, jako streamer że... poczułem się zdenerwowany, bo to też działa wizerunkowo źle na streamerów. Dalej ci wracam do tego... Bo sami podbijaliście te donate'y z fake kont. Tak, żeby no to nie wracam ci do tego, że to było ustawione... wszystko przez organizatora, a nie przez nas, więc jakby my byliśmy... Ale brałeś w tym udział. Ale to była zwykła zabawa, tak samo jak kurwa ślub, kurwa z Karłem. Czyli jak ja... Z osobą niskorosłą. Czyli idąc na ulicy, zajebię ci w łeb, pójdziesz na policję, ja powiem, to była tylko zabawa. No kurwa, bo jeszcze bym nie poszedł na policję. No ja nie wiem, nie znam cię. Przykład, a... No 28 kogoś coś się bije. No, 28 będziesz miał okazję i żaden policjant nic z tym nie zrobi. Kurwa, tam wiatr człowieku jak tygrys. Uwierz mi, kurwa, teraz bym się wpierdolił. To jest bardzo ciekawe. Dobra, no to mam pytanie na kontrę. Bo też znalazłem shota, w którym miałeś robić tak zwane przedłużanie streamu za pieniądze. Jak uzbierałeś daną kwotę, to włączyłeś streama. Nigdy w życiu czegoś takiego nie było. Mam takie coś. Nigdy w życiu znalazłem takie. Nigdy w życiu czegoś takiego nie było. Jeżeli mamy tutaj widzów na czacie, chciałbym, żeby wariaty Meduzy napisały na czacie, czy kiedykolwiek nie wywiązałem się z przedłużanych live'ów, bo kurwa pamiętam, że miałem popękane oczy, siedziałem kurwa mdlałem na tych streamach, a ja sam byłem na jakimś live'ie, który był siedziałem do samiutkiego końca i na wykopie nawet widziałem post pod tytułem ten Meduza zjeb, ale jednak siedzi do końca nie jak inni. I kurczę, tego mi nie może zarzucić, bo... No nie, ja to nie mówię, bo ja nie śledzę twoich live'ów, ale znalazłem na wykopie takie coś, mogę to wrzucić na Insta, żeby nie było, że tak z dupy sobie to wymyśliłem teraz. Ustaw prywatny. Wiadomo, Insta prywatny, ale będziecie mogli sobie zobaczyć. Ja pierdolę. Macie szota z tym, jak mówisz, High League to jest taki zamek, a w każdym zamku jest kurwa jakiś błazen, nie? No to ty jesteś. No to inaczej zasugerowałem, ale niech ci będzie. No nie, żeby nie było teraz, dobra, chuj, nawet nie będę się wbijać, ale chodzi o to, żeby nie było, że ja teraz sobie to pierwszy powiedział, że nie musicie wbijać, dobra. Czujcie się zaszczyceni. Jak chcecie, nie musicie wbijać, coś ale chodzi, z tej walki. Ale chodzi mi o to, że po prostu nie, że teraz to wymyśliłem w kontrze na to, tylko faktycznie coś takiego znalazłem. No i o to się pytam, czy faktycznie, czy to po prostu ktoś sobie pierdolnął coś takiego. Okej. Zawsze wywiązuję się, jestem, jeżeli chodzi o widzów, jestem fair i powiem wam szczerze, że mam takie podejście, że chciałbym, żeby każdy youtuber w Polsce miał takie podejście, nie? A ja bym jeszcze jeżeli chodzi o widzów. Ja bym jeszcze podpytał i bym jakby podbił ten temat, bo to też jest coś, co myślę, że może zasługiwać na wyjaśnienie, ale w takim sensie właśnie bardziej pozytywnym, bo wiem też, że robiłeś akcję charytatywną, gdzie zebrałeś dla młodego chłopaka naprawdę... Trzymamy z całych sił kciuki. Moi drodzy, właśnie Franio przedwczoraj chyba wyjechał do Austrii już na operację serduszka. Dosyć głośna akcja, myślę, że każdy wie. I wiem, że tam też był, mimo że no, jakby śledziłem to, więc to jestem w stanie potwierdzić, że rzeczywiście to było z dobroci serca i naprawdę bardzo duży wkład twój. A też pojawiły się jakieś tam zarzuty i tak dalej. Czy takie sytuacje nie sprawiają? Ale to bardziej w moim mieście. A też o tym słyszałem. No. Też to bardziej w moim mieście, gdzieś tam gadali, że zarąbałem 30 koła, a tak naprawdę ja kilka tysięcy od siebie dałem nawet na tą akcję i to bardziej było takie kierowane do moich ludzi, do ludzi z mojego miasta, niż gdzieś tam w internecie, bo w internecie nie było czegoś. Ale moje pytanie jest takie, czy przy takich sytuacjach, kiedy chcesz robić coś dobrego dla ludzi, chcesz coś dać od siebie i tak dalej, a jesteś, no, dostajesz po dupie za to, jest to czy nie masz ochoty przestać pomagać, po prostu olać to i wiesz? Właśnie jest to przykre, że ludzie doszukują się nawet przy takich akcjach potknięcia drugiej osoby, która wnosi dużo tak naprawdę. I myślę, że przez to głównie youtuberzy boją się pomagać. Boxdel przykład miał akcję z jakąś dziewczynką i był za to mocno jebany. I wiem, że przez to się na pewno 3 razy zastanowi, zanim zrobi kolejną akcję charytatywną, a tak naprawdę mógłby pomóc wiele, jakby kilku osobom. Okej. No to przyszedł czas w takim razie na trzecie twoje pytanie. Ostatnie, tak? Ostatnie, więc no make it count. Kurde, co tu wymyśleć? Ja już wykorzystałem wszystkie. No jak chcesz, możesz mieć jeszcze jedno. Nie, już nie mam. Dobra, ostatnie pytanie. Krótko, kurwa i na temat. Rataj, pierwiastek ze 144. 14. Nie. Kurde. Bo jestem humanistą. 12. Ale byłem blisko. Dobra, lecimy. Okay, telefony od widzów! Okej, kochani, w takim razie no, nie ukrywam, że Medusa zaskoczył. Bo już mnie Pawłowski męczy, to już dawaj. Zaskoczył tym pytaniem. No Pawłowski cię męczy, no bo jak nie masz argumentów, no to wiesz, to jest, nie, no, to jest bardzo proste. Robimy ale telefony widzowie za chwilę. No. Dokładnie, dokładnie, telefony. Medusa oczywiście kojarzy. Jak będą jakieś zajebiste pytania, to zrobimy na live śmieszne telefony Gabrysia Bąk. Od razu po walce. Myślę 29. O, być może nawet w wywiadzie w Oktagonie po walce, no jeżeli będziesz w stanie, bo nie wiadomo. Ogólnie planuję zrobić coś takiego, jest to ciekawostka. Nie wiem, czy mi powiedzieć, bo to będzie jako reklama, ale nie zależy mi na tym. Nie wiem. Chuj, powiem. Chcę zrobić coś takiego na green screenie, wkleić swój stary pokój, w którym zaczynałem w ogóle swoje przygody na YouTubie, zrobić takiego live'a po staremu, telefony, wiesz, wszystko i tak dalej. Także... No widzieliśmy ostatnie twoje zdjęcia na Instagramie, bardzo oldschoolowe. Tak, właśnie o to chodzi. Takie złapały mnie jakby taka nostalgia i chciałbym wrócić do tego chociaż na jednego live'a dla starych widzów, także mordeczki dla was wszystko. Okej, no to w takim razie... Bo wiem, że taki live jest pożądany. Medusa mówi mordeczki dla was wszystko, to my także dla was wszystko, dla was właśnie w tym momencie runda trzecia. Dzwońcie! Tak jest, runda trzecia, telefony od widzów, dzwońcie, zadawajcie pytania. Jest tutaj Medusa, jest tutaj Maciej Rataj, jestem ja, Arkadiusz Pan Pawłowski, jesteśmy do waszej dyspozycji. Przez ten czas tak naprawdę chciałbym was zapytać jeszcze o pozostałe walki na High League, bo to jest no, wydarzenie, które naprawdę mega mocno wstrząsnęło polskim światem, zarówno internetu, jak i freak fightów. Która walka jest osobiście twoją w oczekiwaniu na telefony, które na pewno w tym momencie się rozdzwoniły jak szalone. Jaka walka poza twoją własną jest taka interesująca dla ciebie bardzo? Czekam na walkę Narcyza i Bratana, no bo to mój dobry kolega Narcyz, więc mam nadzieję, że pokaże się dobrze z tej strony. I wiem, że jest w stanie zaskoczyć, chociaż jest bardzo mocno skreślany. No właśnie, i też Karli to też mój ziomek, więc też ogólnie patrząc jak to w ogóle będzie przebiegało, to też jestem bardzo ciekawy te dwie walki. A pod względem sportowym, no to chyba ta walka właśnie Lil Masti z Brodnicką, taka najbardziej po prostu. Tu ta zapasy, tamta bokserka, to. No właśnie, a czy jeśli chodzi o ten pojedynek pierwszy, o którym powiedziałeś, czyli Cesarz Narcyz kontra Bratan, czy widzisz troszkę swoją sytuację jako analogiczną do sytuacji Narcyza, że tutaj też jesteście... My tam w trójkę byliśmy, ja, Narcyz i Bonus i ich trzech tam, tak rozdzielnie na backstage'u byliśmy. Mhm. I wszyscy ci w trójce się ze sobą trzymali, nie? Ale... Więc no, jestem... Twierdzę, że... Bardziej chodzi mi o to, że jesteś też underdogiem zdecydowanym. No tak, no to o to mi chodzi. No. Chyba że tam Bonus nie jest underdogiem, to nie wiem. Chyba nie jest on akurat underdogiem. Okej. Okay. A my mówię, że tak w trójkę się tam trzymaliśmy, więc no tak, no to poniekąd, no wiesz co. Okej, okay, no to za chwilę będziesz mógł wypowiedzieć się na temat swojej takiej najciekawszej walki poza swoją własną, a tymczasem dzwoni do nas Mateusz z Grudziądza. Zapraszamy serdecznie na antenę. Halo, słychać mnie? Tak, cześć Mateuszu. Okej, okay, cześć Arku, Caroś z tej strony, pozdro. Siema, siema. Siemano. Ja mam pytanie do Meduzy ogólnie, bo około zimy była jakaś tam mała kosa z Góralem. Chciałem się spytać, czy to rozeszło się po kościach, czy to jednak trafiło tam do sądu, do Góral się straszył? Ogólnie chciałem ten temat przemilczeć. Byłem u Góralka, wyjaśniliśmy temat i nie ma tematu. Ja dałam impulsywnie, pojechałem tam. Okej. Ale jest okej, jest wszystko wyjaśnione. Okej, to jeszcze chciałem na szybko skorzystać z okazji i spytać się Rataja, co myśli o ostatniej aferze cesarza Narcyza? Cóż, no. Co, no spodziewaliśmy się, no nie ma... No, zdarzają się rękoczyny, no co mam ci powiedzieć? Nie ma gali bez Ale mnie tylko szkoda, szczerze powiem. No mi jest też, ogólnie tak. Troszeczkę mi go szkoda. Znaczy druga strona, która gdzieś to nagrała i upubliczniała, no to też nie w porządku zachowanie i akurat teraz przed walką, że akurat to wypłynęło, no to wydaje mi się taka z pełną premedytacją. Hashtag koniu bije też ludzie. O kurwa. Okej, dziękujemy ci serdecznie. Trzymaj się i pozdrawiamy. Pozdro mordo. Cały Grudziądz. No, pozdro. Więc pozdrowiliśmy Grudziądz, to teraz przejdźmy do ciebie i twoich typów na najciekawsze walki poza twoją własną. I oczywiście, kochani, czekamy na wasze telefony. To jest ten czas. Wybierajcie numer, który widzicie właśnie pewnie za chwileczkę. Pojawi się on na waszych ekranach. No i oczywiście korzystajcie też z tego czasu po to, żeby kupować bilety, żeby pojawić się osobiście na gali High League 28 sierpnia w Ergo Arenie na terenie Gdańska i Sopotu. No i oczywiście pay per view, bo jeżeli nie możecie być osobiście, musicie to zobaczyć. To jest tylko jedna z 8 fenomenalnych walk, które na tej gali się odbędą. Dobrze, więc która walka według ciebie też ma potencjał skraść show? Ogólnie ja się skupiam tylko na naszej walce. Nawet nie do końca wiem, nie do końca znam kartę walk, aczkolwiek jeżeli chodzi o main event, no to kibicuję dla Lexi. Jest jakiś powód ku temu? Poznałem ją osobiście i jest spoko. Myślę, że też fajnie byłoby poruszyć temat. Jeżeli chodzi o Team X, po ostatniej konferencji Julia chyba ona ma na imię, gdzieś tam zaczepiła mnie. Tak, była aferka, ale te posty zostały skasowane. Tak, zostały skasowane i troszeczkę mnie to zdenerwowało. To rozwij się, proszę bardzo. Nie, już jest wyjaśnione, tylko po prostu jeżeli chodzi o to, no to jest to taki też argument, czemu właśnie jestem tak negatywnie nastawiony na Team X. Okej. Okay. To jeżeli chodzi o to, to tutaj Lil Masti, Brodnicka, no to myślę, że Lil Masti ugra. Zapasy, parter, moja jakby... Czyli mistrzyni świata w boksie polegnie według ciebie? Myślę, że tak może się stać, ale też nie... Kurwa, się skupiam na swojej walce, nie wiem, co ja mam ci powiedzieć. No, wiesz, powiedziałem, że według mnie Lil Masti i tego się będę trzymał. Tak, tak. Wiesz, wiem, że zapasy i party to jest naprawdę ciężkie do przejścia. Okej, no to myślę, że to jest też sygnał w twoją stronę. My będziemy się bić w stójce, nie bój się. Dobra. Mam wyzwanie, ja się nie boję, będziemy się pizgać. Boisz się, widzę, że się boisz, nie bój się. To no tylko właśnie. Kurwa, ile 9 minut, ale będzie szybciej. A to jest akurat bardzo ciekawe, bo jednak chyba nikt nie spodziewał się, że Meduza, parterowiec, będzie szedł w stójkę. Będę szedł w stójkę, wiadomo. Tak, jak bo będzie... teraz tak mówi. Nie, jak się będzie paliło, to nie, no pojedziemy w parter. Jestem przygotowany na wszystko, no to może być stójkę. No, wjeżdżamy się tam, kurde, bić, będziemy się lać po pyskach. No i o to chodzi. Dobrze, a w międzyczasie... jak będzie trzeba, to cię za kudły wytargam. A w międzyczasie już teraz nie blond, wiadomo. Mówi się, że blondynki bawią się lepiej. No to rozumiem, że 28 nie idziesz się bawić, tylko idziesz na ostre... Tak. Pizganie, dobrze. A tymczasem mamy kolejnego gościa na linii. Kogo witam, kogo goszczę? Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo, słychać mnie? Tak jest, słychać cię. Cześć. Kogo witam, kogo goszczę? Ja jestem Patryk i jestem z Warszawy. Oczywiście Team Meduska. Pozdro mordeczko, właśnie jesteśmy w Wawie. Tak. I mam do ciebie pytanie od razu, Meduska. Czy mógłbyś zdradzić mniej więcej jakiś termin, kiedy wyjdzie ten twój film? Film o Janinie Bąk? Na przykład. Na podstawie Janiny Bąk. Film na podstawie Janiny Bąk będzie kręcony w przyszłym roku. A teraz właśnie ten producent, z którym to robimy, skupia się na filmie, gdzie diabeł nie może, tam baby pośle i właśnie też dostałem tam rolę, moja Ola też. O proszę, to jakiś remake czy reboot? Czy? Bo był kiedyś chyba taki film albo podobny? Nie wiem, nie, ja jest taki jakoś nie... Ale to, a ten film, który mówię, że będzie kręcony na podstawie tych twoich rozmów, to właśnie będzie teraz to kręciliście, czy kiedy on będzie? Nie, on dopiero będzie kręcony w przyszłym roku. Okej. No i mam tutaj też pytania do Maćka, bo Maciek tutaj tak strasznie często mówi, że to jednak oni go wszyscy wyzywali do walki i on się nigdy nie prosił. No i tutaj już było z Meduzą poruszony ten temat, że tam był jakiś wywiad i tak dalej, no nieważne i tak dalej, ale jeśli chodzi tutaj o przyszłość związaną z Don Kasjo też, bo nawet dzisiaj Maciek tego unika, czemu ten konflikt w ogóle powstał, ale no nie wiem, czy Maciek sam może byś chciał się powiedzieć, czemu ten w ogóle konflikt powstał, czy nie? Znaczy on mnie wyzwał, no to było finalnie, ale pokłóciliśmy się o imprezę, na której razem się upiliśmy. No i jeśli chcesz ogólnie całą genezę wszystkiego, bo już wielokrotnie o tym mówiłem, możesz się cofnąć do Cage'a, gdzie mieliśmy razem z Pawłowskim i tam możesz się cofnąć. No chodziło o to, że po prostu niepewne jego zachowanie, które mi się nie spodobało, jak byliśmy na imprezie. Ale no nie chcę. A to nie właśnie nie było tak, że to ty podobno mówiłeś jakieś społeczne rzeczy do dziewczyn, pomimo tego, że i zapomniałeś, że masz po prostu mikroport przy sobie? Nie. Na imprezie w Social. To nie o to chodziło. Tak było. Znaczy tak wiadomo, było. Jak się najebiesz, to gadasz różne sprośne rzeczy i w ogóle. Jak się najebiesz, będąc na teściu, to takie jest, wariacie. Wiadomo też moje zachowanie. Słuchaj, byku, moje zachowanie było gdzieś tam nieodpowiednie, ale jego też było nieodpowiednie i to bardziej o to poszło. No okej, no ale to też powiedzmy sobie szczerze, no jakby Don Kasjo cię koniec końców tej walki wyzwał, ale też stwierdziłeś, że jednak to ty tych konfliktów nie prowokujesz, no. No mogę prowokować trochę, no co mam ci powiedzieć, no taki mam styl bycia swój, że prowokuję, komuś się to może podobać, komuś się może nie podobać, jaki jestem, no tyle. No dobra, to pozdrawiam was wszystkich, Team Meduska i wpierdol mu tam. Pozdro mordeczką, tak będzie. Patryku, bardzo dobre pytania, dziękujemy ci. Pozdro. W porządku mordka, nie? No to już nie będę się wypowiadał, bo tutaj byłoby to stronnicze. Ale rzeczywiście, Maciek, no oczywiście czekamy na kolejne telefony, dzwońcie. Maciek, czy w jakiś sposób cię zbija z pantałyku to, że rzeczywiście no, miażdżąca przewaga fanów to będzie Team Medusa? Nie, bo z Kasjuszem też tak było i tak jakby jestem do tego przyzwyczajony, tak jakby po tamtej walce i tak jakby drugi raz się z tym zmierzam i wtedy miałem jeszcze gorzej niż teraz, teraz jest w miarę spokojnie, więc no, ale wiadomo, on ma dużo większy fanbase swój, nie? No to wiesz. A w jakiś sposób nie myślałeś o tym, żeby, że być może fakt, że przeciwnicy mają tak pozytywny odbiór, a ty masz ten odbiór negatywny, że to jest jakby szansa na to, żeby coś zmienić, żeby coś poprawić, czy po prostu nie zastanawiasz się nad tym, jesteś sobą? Słuchaj. No. Przed walką, kurwa, cały czas gadałem o tej walce, no ale dobra, no tak było, no gdzieś tam zacząłem, chciałem ten swój kanał rozwinąć na YouTube, miałem w chuj łapek w dół, w chuj komentarzy i wszystkiego, a od razu po walce nagrałem filmik z Kasjuszem, który nawet był największy komentarz, miał 5000 polubień, o kurwa, ale ludzie to są chorągiewy, wcześniej wszyscy hejtowali Rataja, a teraz jak się pogodzili i dał dobrą walkę, no to kurwa są za nim i mówią, jaki on jest zajebisty i że zmądrzał, kurwa. No to wiesz, co chodzi, to tak jakby tą walką jesteś w stanie dużo ugrać, bardzo dużo ugrałem, mimo że to była przegrana walka. A drugą walką, paradoksalnie, gdzie była ta walka wygrana, spadł na mnie z kolei hejt. Mimo że była wygrana, bo była nie tak. Tak. No to pytanie w takim razie, za chwilę mamy kolejną osobę na linii, no to pytanie, w jaki sposób myślisz, internet zareaguje na twoją, no właśnie, wygraną czy przegraną z Meduzą? Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby ta walka była zajebista. I jak wygram, to kurwa, to będzie taki rozpierdol internetu i ludzie tak kurwa będą się odwrócą. Nie nastawiajcie się na rozpierdol internetu. Nie będzie rozpierdol, kurwa. Okay. No ale wiesz, no nie są ludzie trochę takimi chorągiewami, a sam Murański jak był hejtowany, a teraz rozjebał dwóch chłopów na jednej gali i kurwa wszyscy, o kurwa, ale Murany zajebisty, wiesz co chodzi. No trochę tak jest, poniekąd tak jest, No ci twoi wierni to zostaną, no to wiadomo, nie? No, Team Medusa to jest społeczność na dobre i na złe. Nie, może nie największa, ale jestem ich pewny. Ci wierni najważniejsi są. No dobrze, a tymczasem mamy kolejnego gościa na linii. No i zobaczymy, czy Team Rataj, czy Team Medusa. Witam, kogo goszczę? Halo, halo? Siemanko. Cześć, siemano. Witam panowie, pytanko do Macieja Rataja. A z kim mamy przyjemność? Bodzio Monster. Okej. Okay. O, siemano. Wariato. Kojarzymy. No. Słuchaj, pytanko mam pierwsze do ciebie. Dużo na Meduskę tam gadasz różnych rzeczy na swoich live'ach. Czemu akurat teraz nie możecie na przykład, nie możesz to samo mu powiedzieć prosto w oczy, tylko się po prostu trzęsiesz, jak mówisz. A na jakich live'ach, byku? Kiedy no, jakiegoś live'a robiłem? Czy tam no nawet nie na live'ach, na twoim story na Instagramie. A, no to jesteś Shrekiem. Kurwa. No i już masz, byku, odpowiedź. Nie, ale widzisz, to jest właśnie to, Bodzio, co mówiłem, że on jak cokolwiek nie powie, to sam się wyjaśnia, wiesz o co chodzi? Wiesz, bo mordko tak, jak chcemy robić dymy, no to te dymy robimy, no wiesz, patrzysz mu prosto w oczy, no to mu powiedz, co o nim sądzisz i tyle, wiesz, nie ma prosto w oczy. Ty, ale ty mówisz, jak ja bym go jakoś wyzywał, czy coś zaczepiał. Normalnie to samo, co mówiłem na live'ach, to samo mówię teraz i mu patrzę w oczy. Zaraz face to face zrobimy pewnie. Szereg to nie jest obraźliwe, jak kogoś porównujesz do kurwa grubasa zielonego? Ja jestem grubasem czerwonym. A później to wyjaśniłem, trzeba było konferencję oglądać, że bardziej chodzi o strach, czyli presję, która jest. A nie widzisz w moich oczach strach? Widzisz w moich oczach strach? Jeszcze jedno pytanko mam, Macie. Jeszcze jedno pytanko, Macie. Kto tu się kurwa boi, wariacie? Kto tu się kurwa boi? Ty no wychodzi na to, że najbardziej to chyba ja. Nie bój się, byku! Kurde, wjeżdżam na takiej petardzie tam, że Bodzio, przyrzekam ci, będą musieli tą klatkę kurwa podtrzymywać. No na pewno 100 kilo Meduzy tam wjeżdża, nakręcony jak kurwa Messerschmitt. Wierzę, jeszcze pytanie do Maćka. Proszę? No dawaj. Pytanie do Maćka jeszcze. Czy pamiętasz, Maciek, jak kiedyś zbierałeś truskawki w Niemczech i mówiłeś, że kiedyś będziesz kurwa w chuj gwiazdą? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz? A. Dobra. Ale ja jestem twój gwiazdą. A co do tej gwiazdy właśnie, czym ty się zajmujesz? Bo ja tak szczerze nie wiem. Personalnym jestem. I przez to jesteś gwiazdą? No. Tak? Tak. Kurwa, musisz idiotę rozpisać. Dobra panowie, oglądam was dalej na live'a. Oglądam was dalej. Trzymaj się, Bodzio, mordeczko. I zrób tam porządek zastrolowanego, bo nas chuja zrobili. Po walce odpalamy szampana. Widać było w oczach Rataja, że tą walkę przegrał. Pozdrówki, trzymajcie się. Trzymaj się. Co innego było widać, jak wygrałem ją. Nie, ale ogólnie też nie chcę tam negować jakby decyzji sędziów, ale uważam, że strollowany tam jednak ten. Byłem pewny, że, znaczy ja tej walki też tak się nie przypatrywałem, więc nie będę tutaj jakby... mnie trafił, kurwa, trafił mnie 2 razy przez całą walkę, chłopie, to co ty mówisz. Ale jak był werdykt, to myślałem, że pójdzie strollowanego ręka w górę, ale... Wyjebaną. Rzeczywiście tak uważasz, czy myślisz, czy po prostu to jest teraz... Nie, ja tak może źle powiedziałem, nie uważam, ale tak myślałem. Miałem takie przeczucie, że pójdzie jego ręka w górę, jak oglądałem walkę, oglądałem ją na żywo, więc wiadomo, że w telewizorze widać tak naprawdę bardziej dokładnie to wszystko, no bo tu widzisz tylko z jednej perspektywy. Nie, trafił mnie, praktycznie trafił mnie przez całą walkę sobie... 2 razy, to... Musiałbym sobie zobaczyć tą walkę, ale myślałem, że tam strollowany, jeżeli chodzi o te kopnięcia, chyba po sympatii by dostał tylko. Nie chodzi o to. Tak po prostu miałem takie przeczucie. Chciałbym powiedzieć, że troszkę tak, nie wiem widzowie, czy to zauważyliście, ja widzę, że troszkę atmosfera się zmieniła. Troszkę się chyba zestresowałeś. Nie wiem, czy to tymi telefonami, czy tym, jakby troszkę... Ten kurwa huk, tutaj on poczuł, ty gryziesz wzrokiem, łapiesz się ten. Jestem w stanie to zrozumieć, tym bardziej, że na tę chwilę, jeśli chodzi o telefony, 3 dla Team Medusa, 0 dla Team Rataj. Czekamy, kochani. Czy jesteście Team Medusa, czy jesteście Team Rataj? Dzwońcie, zadawajcie pytania naszym tutaj zawodnikom. Wyjebane, mogą wszyscy kurwa jechać. Niech ktoś zadzwoni z Team Rataj, kurde, bo przykro będzie koledze. Niech go trochę podbudują, bo już kurwa jest miękko. Dobrze, no to w takim razie lecimy z kolejnym telefonem. Nie zwalniamy tempa. Kogo goszczę? Siema Arek, siema Rataj, siema Medusa. Siemano, z tej strony Artur. Siema. Monster, można powiedzieć. Chciałbym się zapytać o jedną rzecz, was obydwój. Bo Meduza, ty walczyłeś z Knaziem, z Klaunem z Koszalina, znany jako Klaun z Koszalina bardziej. Chciałbym się zapytać o to, że w tej walce, można powiedzieć, nic nie pokazałeś. Wyglądało to po prostu, że masz dobry parter, ale ani charakteru, bo się nie biliście, ani nic tak naprawdę nie pokazałeś w tej walce. Skąd mamy wierzyć, że twoje umiejętności, które masz na macie, na treningu, przełożą się na walkę? Nie zestresujesz się, bo wiadomo, Rataj ma trochę doświadczenia, pomimo tego, że no jest zestresowany i to w chuj, to widać, no ale jest dobrze, nie? Ogólnie ja nie wymagam, żebyś ty mi wierzył, bo ja idę tam, wiesz, zrobić swoją robotę i tak naprawdę nie wymagam od nikogo, żeby tutaj była jakaś wiara w moje słowa, ale czy nie pokazałem dużo? Kurczę, przez 2 rundy, chyba 3 albo 4 techniki w parterze zapiąłem. No i widocznie nie musiałem pokazywać tam charakteru, no kurczę, dałem radę bez tego. Innymi słowy, charakter pokazać w kolejnej walce. Aczkolwiek, żeby to nie było źle odebrane, Knazia bardzo lubię, szanuję, mega silny był, poczułem jego siłę. No ale jednak, no, charakter się pokazuje w walce, gdzie kurwa naprawdę już padasz na pysk, nie? A nie w momencie, kiedy całą rundę dominujesz w parterze, no. Jak mogę tam pokazać charakter? Chciałbym się jeszcze, zanim przejdę do Rataja, chcę się jeszcze zapytać o jedną rzecz. Bo mieliście konflikt z Malczyńskim. Jak to teraz macie na rzeczy? Nadal jest ten konflikt, bo widziałem na Instagramie u Malczyńskiego właśnie zdjęcie z tobą. Jak te rzeczy się mają na... Jakie są wasze relacje w tym momencie? Kurwa. To do Maćka czy do mnie pytanie nie, było? Do ciebie. Nie do Maćka, tylko do ciebie, Meduza. Aha. Jeżeli chodzi o Marcina, rzeczywiście może konflikt zgrzyt bardziej taki był między nami. Gdzieś tam coś wypadło na macie, no ale ja już mówiłem wcześniej, że ja to, co jest na macie, zostawiam na macie. Takie zasady się trzymam, bo nie wynosi się po prostu rzeczy z niektórych jakby klimatów. A czy biorąc pod uwagę, że no Marcin i Maciek mają podobne warunki fizyczne, czy też na przykład trenujesz z Marcinem? Trenuję z Marcinem. To jest, myślę, coś bardzo ciekawego. Trenuję z Marcinem, bardzo fajnie jakby... Po tym całym zgrzycie myślałem, że będzie inaczej, a tak naprawdę myślałem, że będzie jakaś rywalizacja między nami, a tak naprawdę ja nie boję się pokazać mu swoich słabości, widzę z jego strony to samo, więc jest jak najbardziej czysta jakby relacja między nami i mega to szanuję, pozdrawiam Marcin, pozdrawiam Dawid, jest zajebiście. Dobra, jeżeli mogę, to chcę przejść do Rataja jeszcze, do pytania. Rataj, bo ty kurwa się w chuj stresujesz, jesteś taki no cichy dosyć, ale przy walce z kasy pokazałeś, można powiedzieć, charakteru. Potrafiłeś się być nawet kurwa wejść w senki bardzo dobrze. To nie rozumiem, nie słyszymy, no. Musisz powtórzyć pytanie. Tak, bo się rozmyło coś. Dobra, to jeszcze raz. Słuchaj teraz? Tak. No. Dobra, Rataj, chciałem się ciebie zapytać, bo jesteś no cichy dosyć, nic tam nie mówisz, nie robisz dymu. Chciałem się zapytać o to, jak mamy ci też uwierzyć, że wygrasz tę walkę, bo wiadomo, z Don Kasjo pokazałeś twój charakteru, bo biłeś się bez ochraniacza na zęb przez chwilę i tam dopierdalałeś jego bardzo dobrze, pomimo tego, że byłeś początkujący, nie wygrałeś ze swoich powodów pewnie, ale w drugiej walce też byłeś zestresowany, w chuj, nic nie pokazałeś. Czemu mamy ci uwierzyć, że to ty wygrasz tę walkę? Co mówiłem ci, byku, znaczy mówiłem tutaj ogólnie, że do pierwszej walki to przede wszystkim 16 kg musiałem rzucać, a do drugiej wziąłem po prostu tą walkę na 2 tygodnie przed, wyjęty z wakacji i jeszcze byłem zarażony koronawirusem. Jakoś ta sytuacja i ta presja mnie przygniotła i... No i to było bardziej to, że po prostu wtedy nic nie pokazałem, a powinienem go skończyć od razu w pierwszej rundzie, żeby teraz nikt kurwa nie dzwonił tutaj i nie mówił, że niby nie wygrałem tej walki. No tyle. No bałem się tego, że po prostu jakbym z nim przegrał, no to po prostu się do niczego nie nadaje i wiem, jako Meduza teraz będzie miał presję w głowie. Okay. Kurwa, też będzie miał w chuj presję, kurwa, że on musi to wygrać, jest takim pewniaczkiem i wiem, jakie kurwa będzie miał tam nogi, kurwa, wchodząc tam, kurwa. Z kimkolwiek bym nie walczył, ja podchodzę do tego z takim założeniem, że przegrać mogę, wygrać muszę. Ja teraz wchodzę na pełnym luzaku, kurwa, mam wyjebane, nikt nie oczekuje ode mnie, tutaj nie wiadomo czego bym nie robił. Na luzaku, kurwa, tak tu siedzisz, o jakim ty luzaku mówisz? Musisz do psychologa przejść, skoro dla ciebie to jest luz. Nie, jestem normalnie wyluzowany. No teraz. No, dobra, już nie dyskutujmy. Na chwilę można się wyluzować, resztę to kurwa cichy i... Musiałby wyjść na baciora dobrego, wtedy by może się wyluzował. No, ja... Dobra, nie, bo ja przetringówkę wziąłem teraz z rana, bo sparingi robiliśmy, to dlatego tak się trzęsę, a nie? No może i tak. Tam nie nosi mnie. Niech ci będzie. A jeszcze coś? Obaj macie wybranych rywali na kolejne walki, czy nie macie jeszcze nic podpisanego, uszczególnionego? Ja się skupiam tylko i wyłącznie na tej walce, na razie to jest kurwa mój celownik. Nie, no mam walki Dobra. Na 3 walki podpisane, więc... No to kto po Meduzie? No nie, no była opcja, najpierw w ogóle rozmawialiśmy o Alberto, żeby to z nim robić walkę, ale on zapał kontuzję. No a ciebie, Arek, kiedy zobaczymy w Oktagonie High League? Mnie w Oktagonie High League zobaczycie już 28 sierpnia, bo ale jak zawsze chodzi, będę... Gościu, kiedy ty będziesz się bił wreszcie? Ja ci powiem, że Arek tak boksera napierdalał, że mógłby jakiś fajny knockout wejść. Żarty żartami, to akurat prawda, że boksera tam się udawało zamykać nawet, ale zupełnie serio, powtarzałem to wielokrotnie i powtórzę, poproszę kamerę na mnie, mogę z przyjemnością tutaj powiedzieć, że bycie zawodnikiem nie jest dla mnie jakimś priorytetem, nie wykluczam tego nigdy, nigdy nie mówię nigdy. Co ty myślisz, że ja się stresuję? Poci, ale kurwa, na pewno jesteśmy. Znacznie gorąco, lepiej odnajduję się w roli zapowiadacza, konferencjera i to jest coś, co kocham robić, ale jeśli przyjdzie odpowiednia propozycja, jeśli będzie 600%, razy 600%, razy 600%, to wszystko jest możliwe. Dobra, zajebiście. Obstawiłem na Meduzę, ale jeśli kupon ma nie wyjść, to życzę ci Rataj powodzenia. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś ma mi zniszczyć ten kupon, to będziesz właśnie ty. Powodzenia, i dzięki chłopaki, byku! Więcej takich telefonów, to nie będę się stresował, kurwa. Nie no, nie, no dobra, sorry, bo kurwa, ale 3 osoby na mnie wjechały pod rząd, no to lekko miałem spinkę. A to no. Musi być kurwa twarda psycha. Ale no wiem, zjebałem teraz, zjebałem. Kurwa. Na mnie no na treningach przyznałeś się. Na mnie na treningach wjeżdża po 20 osób i kurwa no, ale lecę po swoje. Niesłownie, można, jak niesłownie. Nie, drą pizdę na mnie chłopie, jak do nie powiem czego się drą i kurwa lecę po swoje. To i dobrze, tak ma być. To jest lekcja charakteru, kurwa. A, ty jeszcze jesteś dobry. Tak, on cały czas jest z nami, najdłuższy telefon. Dzięki serdecznie, trzymaj się Artur. Kochani, jesteśmy w stanie, myślę, przyjąć jeszcze 1, ewentualnie 2 telefony, więc to jest ten czas, to jest ta chwila, dzwońcie, 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 a jeżeli nie dzwonicie, to w tym momencie skierujcie swoją uwagę na bilety na galę High League Ergo Arena 28 sierpnia oraz na Pay Per View. Możecie kupić od Meduzy, możecie kupić od Rataja, możecie kupić... Kupcie od Rataja! Tak? Żeby miał na fizjoterapeutę. Kupujcie od Rataja, żeby miał na fizjo. Okej, możecie kupować... Ja i tak będę to na cele charytatywne przeznaczał. Więc. Pięknie, to tym bardziej kupujcie od Rataja, widzowie. No. Ja tam wyjebano, mam taką... Kupujcie od kogo tylko chcecie, możecie kupować też ze zwykłego linku highlife przez V, highlife.tv. Najważniejsze, żebyście byli częścią tego wielkiego widowiska, bo naprawdę będzie się działo. To jest jedna z 8 walk. Nowe rozwiązania, nowe twarze, wielkie emocje. To wszystko. Gdańsk, Sopot, 28 sierpnia. Panowie, no to chciałbym zapytać jeszcze, już tak powoli kończąc, czekamy na te ostatnie 1, może 2 telefony. Dzwońcie, dzwońcie. Jak czujecie się po tym... Bo już zbliżamy się powoli do końca. Jak czujecie się po tym wydarzeniu? Czy można powiedzieć, że wasza pewność siebie wzrosła? Czy... Ale drążysz, kurwa. No drążę. Ja nie czy wiem, wasza pewność siebie wzrosła? Czy może nabraliście respektu do rywala? Bo powiem szczerze, o tyle, o ile wydaje mi się, że ten respekt jest w was, to nie okazujecie tego. Nie okazujecie tego. Nie, ogólnie ja powiem tak, że u mnie chyba pewność siebie większej nie da się mieć. Kurde, coś mi w gardle samo. Mogę wody? Jak najbardziej. No, jeżeli chodzi o pewność siebie, myślę, że nie da się tego przebić już. Znaczy ja wolę, jak są ludzie jednak, więcej emocji mi to dostarcza, a tutaj to jest taka, no... Ty, coś mi... Pewniej się czuję, jak jest więcej ludzi, o, bo to mnie tak bardziej napędza, to na pewno, no. A tak tutaj sobie siedzimy, to tak... Dobrze, no więc mamy kolejnego gościa, Jakub z Ostrowca Świętokrzyskiego. Witam cię serdecznie, Jakubie. Do Rataja. No to proszę bardzo. Na Fame 34 wyszedłeś z Murańskim do Oktagonu i czy według ciebie Muran jest cięższym przeciwnikiem, będzie cięższym przeciwnikiem od Meduzy, czy nie? Czy Muran cięższym przeciwnikiem, ale chodzi ci o wagę czy umiejętności, o skilla? I o to, i o to. Nie, wydaje mi się, że Muran ma bardzo ograniczone jakby te swoje techniki, on praktycznie tylko kopie, tylko wali te swoje cepy i wali proste, więc wydaje mi się, że Meduza jest dużo bardziej wszechstronny i dużo cięższym rywalem niż Muran. Ogólnie taka ciekawostka. Zobaczcie, Rataj powiedział coś miłego o Meduzie, świat się kończy. Ogólnie taka ciekawostka. Nie, tak obiektywnie, no co. Taka ciekawostka ogólnie. Moja pierwsza walka miała być chyba z Murańskim. Coś mi się tak kojarzy, że ja mu proponowałem walkę chyba i chyba on mi odpisał, że... Jeszcze nie, ale nie jestem tego pewny Czy nie pomyliłam osób, bo ja tak też nie znam tych ludzi z internetu, ale tak mi się też kojarzy. Zapraszamy Murańskiego tutaj do High League, jak coś. Tak jest. Bo tam w Fenie to tam... No, tu już nie będę mówił. Jakichś rzeczach. Nie, ja bym chciał z nim walkę zrobić normalnie, na pewno, ale... No, tutaj teraz jest kontrakt podpisany. Ja tam bez ciśnienia, ale jak... Jakby przyszedł. Będzie zielone światło, to można się lać, ale bez ciśnienia. Na gali będzie pojedynek 3, no to mamy już potencjalny pojedynek 2 na 1. Nie, ja bez ciśnienia, luj. Dobrze, czy masz jeszcze jakieś pytanie, Kubo? Tak, mam pytanie do Meduzy jeszcze. Proszę bardzo. Co tam, wariacie? Na treningach stawiasz bardziej na stójkę czy na parter? Cały czas robimy stójkę, tylko stójka. Parter już myślę... A na walce? Parter myślę, że mam na niego wystarczający. A na walce wolisz będziesz walczył bardziej w stójce czy w parterze? Będziemy się bić w stójce do momentu, kiedy po prostu... Nie wejdziemy do parteru. Do momentu, kiedy ktoś upadnie, no. Nie, do momentu, kiedy powiem, dobra, nie chce mi się już, wjeżdżamy w niego. I jeszcze jedno pytanie mam, Medusa, do ciebie. No. Bo Rataj podczas walki... z Don Kasjo odlatywał po jego ciosach i czy jeżeli ty będziesz miał okazję, to będziesz się z nim bawił, czy go znokautujesz, jak zobaczysz? Nie będę się bawił. W innym świecie. Nie będę się bawił, wjeżdżam, kurde, jak tygrys głodny, nie walczyłem tyle czasu, bardzo długo trenuję i jak powstawało Fame MMA, myślałem, że tam będę walczył co galę, no ale nie mogliśmy się dogadać i myślę, że można to nadrobić fajnie teraz, jestem naprawdę głodny. Dobrze, w takim razie dziękujemy ci serdecznie. Bardzo dziękuję. I czekamy, kochani, na ostatni telefon. A w międzyczasie, no właśnie chciałem zapytać, bo tutaj wiemy, jak to wygląda ze strony Rataja, wiemy, jak to wygląda ze strony Meduzy, a teraz właśnie jak to wygląda z twojej strony w kontekście tej pewności siebie. No był już ten telefon, który był taki bardziej pozytywny. Ten myślę, że też był taki dosyć neutralny. No. To jest dosyć ciekawe, bo są osoby, które bardzo mocno reagują na wpływ publiczności. Są tacy, którzy totalnie tego też nie słyszą, bo są po prostu w swojej strefie. Jak to wygląda z twojej strony, jeśli chodzi o Oktagon? Czy jest tak, że... Wiesz, no ja nie mam tak jakby tego porównania, bo na pierwszej walce było 0 publiczności, na drugiej było chyba 100 czy 200 osób. I teraz dopiero będę miał z publicznością, no ale ogólnie ja się czuję w miarę dobrze. Czy jak była konferencja, dużo ludzi oglądało. Wydaje mi się, że to na pewno jest motywujące bardziej, jak czujesz, wiesz, że kurwa jest dobrze wtedy. No. Okej. Albo jak jest źle, no to wiesz, że musisz zrobić tak, żeby było dobrze, nie? Pewnie jakby była publiczność na tej mojej walce ostatniej i zaczęliby gwizdać i coś, no to też to by się inaczej, to by mnie zmobilizowało, żebym poszedł i go skończył, nie? Tak powinienem zrobić. Ja właśnie bardzo się zastanawiam tutaj na podstawie tego, co powiedziałeś, Adrianie, w kontekście tej walki, że chcesz się bić w stójce. Przypomina mi się walka Mameta Halidowa z Melvinem Manhefem, gdzie scenariusz też był taki, że właśnie Mamet mówił, że no, on chce przewalczyć tę walkę w stójce. Oczywiście Melvin doskonały, wybitny stójkowicz i przez chwilę rzeczywiście Mamet wszedł w tę wymianę, ale w momencie, kiedy już uznał, że starczy, poszedł w parter, ta walka skończyła się bardzo szybko. Czy możemy spodziewać się podobnego scenariusza, czy nawet kiedy zacznie robić się gorąco, bo może tak być, czy wtedy nadal będziesz walczył w stójce, czy wtedy szybko idziesz do strefy komfortu? Ja mu nie pozwolę wygrać, także ja będę wychodził, będę dążył do swojej strefy komfortu, ale uważam, że tą strefę komfortu również będę miał w stójce, no bo oglądając jego walkę, tak jak mówiłem, no w podstawówce się tak lałem, nie? No ale wiesz, walka to jest... Tamta walki to nie jest to, co ja potrafię. No i sprawdzimy to, no kurczę, ja wyjebane mam w to, co ty umiesz, ja wiem, po co ja tam idę, ja trenuję z myślą o sobie, a nie o tobie, ja mam wyjebane, co ty robisz i co umiesz. Ja wjeżdżam tam jako Meduza, jako ja, a nie jako, nie idę tam do ciebie, idę tam dla siebie. Nie myślę o tym, co ty umiesz, co ty robisz, mam to w chuju. No, ja mam plan pod ciebie. A to ja mam w chuju skreowany po prostu, idealnie. No i pięknie. No i zobaczymy, co pójdzie lepiej. Ja jestem w wariacie gotowy. Dobra, no ja też. Możemy tu się pizgać nawet. No. Nie no, plan. Okej, tylko wiesz... Każdy ma plan do momentu, kiedy zostanie trafiony w twarz. Tak. To żaden plan ci nie pomoże. No to zobaczymy. No. Dobrze. My też mamy kilka planów. Nawet kilka. No to zobacz, przebił cię już ilość planów. Ty masz plan, on ma kilka planów. No jakbym trenował, wiesz, rok czasu, to może też bym jeden wziął, żeby ogarnąć, nie? Ja mam kilka, no bo rzeczywiście nie, no, jestem w stanie... mieć jeden, ale zajebisty, a Jestem w stanie dojść do kilku jakby manewrów. Ale jeden powtórzy 1000 razy niż... No ja już powtórzyłem kilka tysięcy razy swoje plany na treningach. I to nie przez te 2 tygodnie, tylko przez kilka lat. Więc spokojnie. No bo podobno prawdziwą sztuką jest nie robić 1000 różnych rzeczy po razie, tylko zrobić jedną rzecz 1000 razy. Nie? Tak, ja mam swoje jakby... Swoje myczki. Bądź gotowy, no, ja mam fizjoterapeutę. Kurwa, nie dyskutujmy na ten temat. Plan mam, nie dyskutujmy na ten temat. Nie dyskutujmy na ten temat. Jestem przekonany w 100%, że on wyjdzie i że wygram. Że ty wygrasz? Tak, w 100%. 100%. No podbudowuj się, kurwa, tak. Zajebiste rozpierdolenie internetu. Nadzieja matką głupich. No, dobra. A o mnie mówią, że jestem głupi, więc... No. I tym przedziwnym, absurdalnym i abstrakcyjnym akcentem zakończymy. Sam siebie wyjaśniam, mój drogi. No, ale zobaczcie, że trochę potwierdziła się teoria, że jak dasz Maćkowi mówić wystarczająco długo... No, ja nie będę walczył, no wiesz, jakimś tam hejtem, ja mam wyjebane na to, wiesz. Dobrze, ale przepraszam, na koniec jeszcze rzutem na taśmę mamy ostatniego naszego słuchacza, ostatniego naszego widza, więc kogo witam, kogo goszczę? No witam, siemanko, Kuba Szczecinek z tej strony. Siemano, wariacie! No, siema. Kurde, z mojego miasteczka, wariacik, pozdrawiam cały Szczecinek, Kuba, pozdro, mordeczko. Czyli strzelamy, że Team Medusa, tak? No, można tak powiedzieć, to nie oszukujmy się, raczej tam za Meduzą jestem. Słuchaj to mnie, bo ja tu mam parę takich ten... Ej, jak jesteś ze Szczecinka, to mnie znasz, jak myślisz, ja czy Rataj? Krótka piłka. No raczej ty, no gdzie Rataj? No Rataj! Ja znam tylko z nazwiska, chuj wie, czy to nauczyciel, czy to tam był w Szczecinku, nie pamiętam już. Słuchaj mnie, w Wielim czy Daszburg, krótka piłka w Wielim czy Daszburg. Ja nie kibicuję, wariacie, ja nie kibicuję piłki, ale już nie ma nawet tych klubów. No to tam mniejsza o to, chłopie. Dobra. Ale słuchaj, jeszcze dwie kwestie mam wczoraj. Pierwsza, druga była... Powiedz mi, dlaczego żeś taki chujowy kolor Mercedesa wybrał? Chujowy? Czemu chujowy? Rzuca się w oczy. No rzuca się w oczy, no ale to tak nie za bardzo, no chłopie. No, czekaj, tak, myślę, że tak, ale... Poczekaj momencik, Kuba. No. Siemano, Jabczan. Halo. No, jesteśmy właśnie tutaj na tym, na rundkach. No ja też tutaj właśnie mam streama, widzę, że wam słabo idzie. I chciałbym zapytać, czy możecie przypierdolić świecę pokoju. Daj głośno mówiący, daj na głośno mówiący. Jest. Jest na głośno mówiący. Jest okej? Okay? Dobra. Do mikrofonu podłóż. No, powiedz coś, Jabczanik. Halo, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. No siema, byku, co tam? Siemano, Jabczan. Teraz cię słyszymy, mów. Okej, chciałem zapytać, czy zrobicie podwójną świecę? Jak Arkadiusz Pan Pawłowski zrobi pierwszy na tym stole, to kurwa zrobimy. Ja na tym stole mogę zrobić wiele rzeczy, ale świeca nie jest jedną z nich. No, także Jabczan, Arkadiusz obalił tutaj twoją propozycję. Ale Jabczanik, dziękujemy, że trzymasz ducha streamerów, bo jak wiemy, stream bez świecy streamem straconym, naprawdę. No ty, tutaj musi być po włoski więcej męskiej ręki. Dobra, Jabczan, kiedy rundki z tobą? Jabczan, kiedy rundki z tobą? W czwartek. To ja też kurwa zadzwonię, dobra? I wtedy będzie więcej męskiej ręki. I będziesz robił świecę z bonusem. Trenuj tam, Jabczan, trenuj. Dobra, tam Jabczan, bo mi to impulsy lecą. Dobra, bo ty powiem impulsy lecą, sorry, zapomnieliśmy, że to mamy więcej. Jabczan zapowiedział świecę na swoich rundkach. Okej, będzie świeca. Powodzonka, panowie, powodzonka. Trzymaj się, Jabczan, dzięki, mordo. No, dobra, jeszcze ostatnie, co chciałem powiedzieć. Słuchaj, Meduza, ja ci to, kurde, powiem ci szczerze, współczuję tego fejmu i tak dalej. Kiedyś... Byłem na tym, na Lotosie koło Maka i żeś tam podjechał z tą swoją kobietą, tam jak dobrze pamiętam, pod odkurzacze. No. I chłopie, kurwa, tam jakieś dzieciaczki podbiegły do ciebie, mówię, ja pierdolę, no nie wierzę, no i ja cię znam, bo tam z widzenia, no nie mówię cię tam, że osobiście znam, to co jedynie moja dziewucha cię zna. Ale Kurwa, mówię, no współczuję. Później taki czarny mietek identyko do twojego podjechał. Tak, to mój zioma. Nie kontynuuj. To mój zioma Przemo. No, no to pozdrów tam wszystkich. Pozdrawiamy Przema z czarnego Mercedesa, mordeczko. Niedługo wjeżdżam na matę do was. No i wszystko jasne, dobra, to tam trzymajcie się, buźka, pa. Pozdro, mordeczko. Jeszcze jedno, czekaj, bo tam mówiłeś o tej Gabrysi, o tym, że kierowcy ciężarówek, co nie? Tak jest. Że, no, no to kurwa właśnie siedzę, pauzuję, co nie? Tutaj koło, gdzie ja jestem? Koło Nowogardu jestem, słuchaj, wyobraź sobie. Widzisz, potwierdzona teoria. No i został Rataj obalony. Potwierdzone info. Kurde, no pierwsze obalenie, kolejne będzie w klatce. Obejrzę sobie te wasze, te High League, co nie, no i mówię, no kurwa, no muszę powiedzieć, to na głos. No i pięknie, mordeczko, pozdrawiam cię, pozdrawiam cały Szczecinek. Dobrze, kochani, no to w takim razie wszystko co dobre szybko się kończy. Zbliżamy się do końca, zrobimy jeszcze jedną rzecz. Chciałbym wam przypomnieć, kochani, 28 sierpnia Gdańsk, Sopot, Ergo Arena, High League. Wydarzenie tego lata i wszystkich następnych lat. Musicie to zobaczyć. Medusa, Rataj, Masti, Brodnicka, Lexi, Natsu. Wiele, wiele, wiele pojedynków, wiele emocji. Nie może was zabraknąć. Bądźcie tam osobiście, kupujcie bilety, ogarniajcie pay-per-view, żeby być z nami drogą przeróżnych odbiorników. A teraz, na sam koniec, żeby face to face jeszcze podgrzać atmosferę, panowie, zapraszam was do face to face'a. O, tak będą liście leciały, będą kurwa pięści. Zobaczmy, zobaczmy. Uważaj, uważaj na... Rozwalam mikrofon, ty. Miało być face to face na konfie drugiej. Myślę, że zrobimy. Myślę, tak, że zrobimy. Spontanicznie wierzamy. Panowie. Mrugnął. Mrugnął. Mruga cały czas. Panowie, dziękujemy w takim razie. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Ale mrugał. Mrugał. Masz, wariacie, silne czoło. Kończymy. To był pierwszy odcinek Rundek. Już niedługo kolejny odcinek. Bądźcie z nami. Hej, 28 sierpnia. Będzie się działo.